dobry Państwu. Witam serdecznie na kolejnym otwartym wykładzie w Trybunale Konstytucyjnym z cyklu Gospodarka i Konstytucja. Przypomnę, że w ramach tego cyklu gościmy najwybitniejszych polskich ekonomistów, którzy przedstawiają stosownie do swojej specjalności tematy, które są najważniejsze z punktu widzenia rozwoju naszego państwa, a równocześnie są interesujące dla prawników, dla sędziów Trybunału Konstytucyjnego i w ogóle dla środowiska prawniczego Warszawy i Polski, pokazując pozaprawne w ramach tego cyklu ekonomiczne uwarunkowania rozwiązań prawnych. Dzisiaj gościmy pana profesora Jerzego Hausnera, ponieważ jest to czołowa osoba polskiego życia publicznego, to cóż tylko powiem, wicepremier, minister gospodarki, minister pracy i polityki społecznej, członek Rady Polityki Pieniężnej, wreszcie last but not least profesor z Krakowa. Panie profesorze, kurs na innowacje, z tego co wiemy, jest to wynik raportu przygotowanego przez grupę badawczą pod pana kierunkiem. Już zresztą, jak się okazuje, raport nie ostatni, bo kilka dosłownie chyba dni temu został opublikowany kolejny raport dotyczący samorządu terytorialnego. Niewykluczone, że kiedyś też poprosimy o wykład dotyczący tej problematyki. Żeby nie przedłużać, oddaję głos. Panie Przewodniczący, Panie Premierze, Szanowni Państwo. Bardzo dziękuję za to zaszczytne zaproszenie. Temat został zaproponowany przez Pana Profesora Biernata, więc ja trochę mówię o rzeczy, która wydawała mi się niezwykle ważna mniej więcej rok temu. Rok temu bowiem został opublikowany ten raport Kurs na innowacje, jak wyprowadzić Polskę z rozwojowego dryfu. I to, co dzisiaj Państwu przedstawię, było przygotowane przeze mnie jako forma podsumowania debaty, która się wówczas rozwinęła. Więc ta prezentacja jest z maja zeszłego roku, ona była zwieńczeniem tamtej debaty. A później zająłem się trochę innymi zagadnieniami z nieco inną grupą osób, czego rezultatem jest kolejny raport. Raport, który świadomie przeze mnie jest nazywany ekspercko-obywatelski. To opracowanie kolejne, a także kolejne, które aktualnie przygotowujemy, dotyczące konkurencyjności polskiej gospodarki, jest przygotowywane z myślą kształtowania debaty publicznej, jakby poprzedza proces polityczno-decyzyjny. Chodzi o to, by stworzyć platformę do debaty formułowaną przez środowiska niezależne. Ten raport, ten i następny i kolejny, nie jest wpisany na niczyje zlecenie. On jest wpisany w przekonaniu, że dysponujemy wspólnie pewną wiedzą, którą trzeba zebrać i przedstawić po to, żeby zastanowić się nad głównymi problemami rozwojowymi naszego kraju. Zastanowić się wspólnie i poszukiwać rozwiązań. To dla porządku grupa osób, która tam ten raport przygotowała. Tomasz Geodecki, Stanisław Mazur, to są moi współpracownicy z mojej katedry. Grzegorz Gorzelak, profesor Uniwersytetu Warszawskiego, Jarosław Górniak, dziekan Wydziału Filozoficzno-Historycznego Uniwersytetu Jagiellońskiego, Jacek Szlachta, profesor Szkoły Głównej Handlowej i pan Janusz Zaleski, swego czasu wojewoda wrocławski, związany z Politechniką Wrocławską, matematyk, ale także zajmujący się problematyką środków unijnych i wpływu środków unijnych na wykorzystanie, na wzrost gospodarczy, rozwój Polski. Jeszcze raz chcę podkreślić, że ja nie prezentuję całego raportu. Traktuję to zaproszenie jako okazję do tego, by porozmawiać, a nie tylko, żeby przedstawić swój punkt widzenia. W związku z tym, oczywiście od maja pojawiło się szereg dodatkowych refleksji. Będę w związku z tym czynił pewne dygresje, nawiązywał do niektórych rzeczy, które są aktualne, ale trzymał się tego, co wówczas zostało przeze mnie w wyniku tej debaty zebrane. Główne tezy raportu, od tego zaczynam. Pierwsza, Polska znajduje się w rozwojowym dryfie. Za chwilę powiem, jak to pojęcie jest rozumiane. Od razu chcę powiedzieć, że nie jesteśmy autorami tego pojęcia. To pojęcie wprowadził Michał Boni. Wtedy, gdy przygotowywał jeden z pierwszych takich raportów opisujących perspektywy rozwoju Polski,
Polska 2030 używał tego określenia o rozwojowym dryfie. Myśmy je zaadoptowali, ale też zinterpretowaliśmy w szczególny sposób. Po drugie, na świecie rozlewa się długotrwały kryzys, z którym świat sobie nie radzi. Wtedy, gdybyśmy to przygotowywali, no to byliśmy w roku 2011 i wyraźnie było widać, że to nie jest przejściowe, że nawet nie chodzi o porównywanie do wielkiego kryzysu, ale raczej mamy do czynienia z pewnymi zmianami, które ze względu na to, że obejmują wszystkie kraje świata, ze względu na globalny charakter, będą rozwijały się w sposób nieprzewidywalny. I że w związku z tym będziemy mieli do czynienia z kolejnymi odsłonami tego kryzysu. Kryzys zaczynał się od problemów na rynkach finansowych, upadku wielkiej organizacji finansowych Stanów Zjednoczonych, ale bardzo szybko rozlał się i przerodził się kryzys zadłużenia sektora publicznego. A z sektora publicznego przeniósł się do sfery realnej, do wyraźnego obniżenia dynamiki wzrostu, szczególnie w krajach wysoko rozwiniętych. A dzisiaj mamy sytuację jakby kolejnej fazy, w której również kraje wschodzące mają dzisiaj obniżoną dynamikę wzrostu gospodarczego. To pojęcie długotrwały oznacza po pierwsze to, że najprawdopodobniej mamy do czynienia generalnie z dekadą niskiego wzrostu gospodarczego i po drugie, że będziemy świadkami kolejnych przejawów tego kryzysu, który będzie się przenosił do różnych dziedzin. Świat sobie z tym poradzi, to jest jasne, natomiast to nie będzie szybki i łatwy proces. Kryzys szczególnie dotyka Europy, w tym w szczególności państw strefy euro. Z panem przewodniczącym mieliśmy okazję krótko rozmawiać na temat problemów strefy euro. I trzeba wyraźnie powiedzieć, że to wrażenie, które odnosiliśmy początkowo, że to jest kwestia kryzysu finansowego, to jest kwestia kryzysu zadłużeniowego, to było błędne wrażenie. W istocie rzeczy jest to bardzo poważny kryzys wewnętrzny tej strefy związany z dywergencją w strefie realnej, niezdolnością krajów, które weszły do strefy euro, rzeczywistego sprostania konkurencji. I rozwiązania finansowe przesłaniały, ułatwiały nie tylko życie na cudzy koszt, ale ułatwiały niedostrzeganie swojej słabości. No bo jeżeli można było pożyczać pieniądze po takich samych stawkach, jak pożyczali Niemcy, to wcale nie znaczyło, że siła gospodarki greckiej jest równa sile gospodarki niemieckiej. To było złudzenie. Więc nie chodzi tylko o to, że do strefy euro weszły kraje, które nie powinny z powodów przyjętych kryteriów tam być. Ale weszły kraje, które nawet jeżeli te kryteria nominalnie spełniały, nie spełniały kryteriów strukturalnych. A to jest pierwsza uwaga odnosząca się do dyskusji, która w Polsce jest potrzebna, że nie możemy ograniczać się do tych kryteriów nominalnych. Że to nie chodzi tylko o inflację, o stopy procentowe. Chodzi także o to, czy wchodząc do strefy euro, będziemy zdolni do uczestniczenia w obszarze, w którym wymogi konkurowania będą silniejsze. Ja nie chcę tego powiedzieć, by skłaniać do sceptycyzmu. Ja chcę powiedzieć, by skłaniać do realizmu i odpowiedzialności. Ja uważam, że my i tak powinniśmy to zrobić z dziesiątków różnych powodów. Zawsze jak pytany byłem o to, to mówiłem w tym as soon as possible. Jest soon, ale jest też possible. To znaczy chodzi o to, żeby zrozumieć, że my musimy także mieć możliwość i że ta możliwość zależy także od siły naszej gospodarki, jej strukturalnej zdolności do konkurencji, a nie tylko sprostania pewnym wymogom liczbowym, nominalnym. Po drugie też często podkreślałem, że będąc ministrem gospodarki i przygotowując kraj do wejścia do strefy euro, znajduję się w sytuacji, która część zadania jest do wykonania przez ten rząd. Potem przyjdzie następny rząd, który wykona kolejną część zadania, najprawdopodobniej stanie w sytuacji wybory momentu. Później inny rząd to przeprowadzi, a jeszcze inny rząd będzie musiał odpowiadać za to, żebyśmy byli w stanie w tym klubie być partnerem i silnym rywalem. Czyli że nie można tego rozłożyć na to, żeby wybrać jakieś okienko szansy, jakiś moment, w którym się tam znajdziemy, tylko żeby to był wybór. W związku z tym bardzo często i w tym raporcie posługujemy się pojęciem suwerenna myśl strategiczna, czyli w istocie rzeczy, żeby to był strategiczny wybór polskiego państwa, za którym idą działania konsekwentne, a nie tylko jest to moment uchwycenia jakiegoś przyczółka, że takie myślenie o strefie euro byłoby błędem. I bardzo często też dodawałem,
2005, 2006 czy 2007 roku, że chciałbym być w tej szczęśliwej sytuacji, w której był mój odpowiednik, ówczesny minister gospodarki rządu Szwecji, który stanął na czele kampanii nie dla euro. Ale to była przedziwna sytuacja, że w tym samym rządzie Anna Lindh, zabita przez szaleńca, była szefem kampanii na tak, a minister gospodarki, zresztą pochodzący po rodzinie z Polski, z Podlasia, był szefem kampanii tak. Ja go pytałem dlaczego. I on powiedział, słuchaj, to jest bardzo proste. My spełniamy wszystkie kryteria. My absolutnie moglibyśmy tam być, oni chcą, żebyśmy tam byli. Ale ja uważam, że dla gospodarki szwedzkiej, tak jak ona jest strukturalnie zorganizowana, tak jak ona jest strukturalnie, bycie, spełnianie tych wszystkich kryteriów jest absolutnie słuszne. Natomiast jednocześnie bycie na zewnątrz daje nam więcej elastyczności i więcej korzyści. Korzystamy z jednego i z drugiego. Tylko rzecz polega na tym, że pamiętając, że gdzieś indziej leży Szwecja, innej wielkości jest to kraj i mamy inne problemy, tego rodzaju wybór nie jest dany. Tego rodzaju wybór można wyłącznie stworzyć. Dlatego kończąc ten wątek powiem, najbardziej nierozsądne jest żonglowanie datami. Dlatego, że tu nie chodzi o żonglowanie datami, tylko o strategiczny wybór. I to wybór, który dotyczy tego, z kim, o co i po co chcemy konkurować. Dzisiaj nasza gospodarka, wszyscy to podkreślają, jest bardzo silnie skorelowana z gospodarką niemiecką. Ale my jesteśmy będącym na zewnątrz subkontraktorem tej gospodarki. Pytanie, czy więcej skorzystamy będąc wewnątrz w jednym ugrupowaniu, czy będąc na zewnątrz, to jest pytanie, które musimy sobie zadać, a jeżeli powiemy wewnątrz, to musimy podjąć działania, które uczynią to możliwe. To jest tak, jakbyśmy powiedzieli, chcemy grać w Lidze Mistrzów, to musimy zrobić wszystko, żeby być w stanie w niej grać, a nie tylko wyjść, tak powiem, wejść do mistrzostw. Nie tylko przejść kwalifikacje, ale wyjść z grupy i walczyć o mistrzostwo. I powinniśmy dążyć do ukształtowania w Polsce innego, nowego modelu rozwoju społeczno-gospodarczego. Ciągle mówię o głównych tezach raportu. Teraz o jaki model chodzi? To, co jest najważniejszym przesłaniem tego raportu, to stwierdzenie, że polska gospodarka jest innowacyjna. Dla ekonomisty kryterium innowacyjności gospodarki jest to, czy produktywność tej gospodarki i produktywność różnych zasobów w tej gospodarce rośnie szybciej niż u konkurentów. W Polsce wydajność pracy i produktywność wielu czynników produkcji rosła przez długi okres czasu, praktycznie przez cały okres transformacji, szybciej niż u naszych konkurentów. I w tym sensie jest to gospodarka bardzo innowacyjna. Ale skąd się bierze jej siła? Z tego, że my relatywnie tanio, hurtowo kupujemy rozwiązania gdzieś indziej wytworzone i instalujemy je u nas. Czyli to jest coś, co my nazywamy dyfuzją naśladowczą, imitacją. Każdy kraj, który ma niższy poziom rozwoju, ma taki dystans jak Polska w stosunku do swoich najsilniejszych rynków i konkurentów, może korzystać z renty zacofania, relatywnie tanio, kupując nie najnowocześniejsze rozwiązania, które instalowane hurtowo, dają duży przyrost produktywności. Z tym, że ta ścieżka wyczerpuje się w pewnym momencie i to jest historyczne doświadczenie. Znaczy powyżej pewnego progu, i tu nie chodzi o to, żeby ten próg mierzyć jakąś konkretną liczbą, że to jest na przykład 75% PKB na głowę mieszkańca. Bo to może być i trochę więcej, ale w pewnym momencie nie da się skracać dystansu, jeżeli do elementu imitacji nie dochodzi element wkładu własnego, własnej kreatywności. Więc nie chodzi o to, żebyśmy sobie wyobrażali Polskę, która będzie jedną wielką doliną krzemową. Oby. Natomiast chodzi o to, żebyśmy zdali sobie sprawę, że dalej kupując wiele rozwiązań, musimy zacząć je samodzielnie rozwijać, czyli wnosić własny kreatywny wkład. Wkład własnej myśli technicznej, własnej myśli organizatorskiej, własnej myśli intelektualnej. Ten wkład, który musi iść od polskiej nauki, od polskich przedsiębiorców. Jeżeli tego wkładu nie wniesiemy, to nie będziemy mogli dalej skracać dystansu, czyli będziemy skazani na uczestniczenie w czymś, co się nazywa łańcuchem wartości dodanej, w takich fazach tego procesu, w którym wartość dodana, wytwarzana w Polsce będzie relatywnie niska. Tak, będziemy mogli i importować, i sprzedawać przy niskiej wartości dodanej. Natomiast jeżeli chcemy w tym łańcuchu tworzenia wartości być bardziej zyskowni, bardziej efektywni,
To nie jest to tylko problem, czy my się przesuniemy do faz, które są dzisiaj traktowane jako najbardziej zyskodajne. Tak? To jest faza badań i faza marketingu. Na początku tej linii i na końcu. Są kraje, które nie będą miały na to szans, mniejsze kraje bałtyckie, które bardzo często opierają swoje w tym łańcuchu tworzenia wartości dodanej głównie o transport, o logistykę. Ale nawet w tym, jeżeli chcą dalej konkurować, muszą być dużo bardziej doskonałe. Muszą być lepsze niż inni. Muszą w związku z tym wnosić własną myśl, własną kreację, własną kreatywność, bo inaczej będą zawsze skazane na peryferyjność. Zawsze na odtwórstwo. Zawsze będą po prostu w ogonie. Czy to jest możliwe? Ależ absolutnie jest to w Polsce możliwe. Wymaga przeprowadzenia głębokich zmian instytucjonalnych i strukturalnych. Później będę mówił, o jakie zmiany mi w szczególności chodzi. Także wymaga innego podejścia do integracji europejskiej i naszego członkostwa w Unii Europejskiej oraz innego podejścia do wykorzystania środków unijnych. Ten raport nie jest przeciwko wykorzystywaniu środków unijnych. To nie jest raport, który mówi, my robimy to zupełnie źle. Natomiast to jest raport, który mówi, sposób, w którym my koncentrujemy się na absorpcji, czyli na włączeniu tych środków do obiegu, a nie na ich efektywnym wykorzystaniu, jest sposobem, który przynosząc z jednej strony postęp cywilizacyjny w zakresie infrastruktury, to trzeba wyraźnie powiedzieć, dzięki środkom unijnym, infrastrukturalnie jesteśmy innym krajem. Ale to nie jest zarazem model, który będzie przyspieszał nas własny rozwój. Dzisiaj miałem okazję rozmawiać, to była kolorowa rozmowa z Markiem Belką i jakby zaczęliśmy się o to spierać. I on mówi, gdybyś ty miał na to wpływ, to pewnie wyobrażasz sobie, żebyś to inaczej urządził. Ja mówię, Marek, przypomnij sobie, ja miałem na to wpływ. Ja rzeczywiście wygenerowałem ten mechanizm absorpcyjny i w momencie historycznym, w którym rząd odpowiadał za to, ja uważałem, że trzeba się skoncentrować na technicznej stronie procesu. Jak najwięcej wchłonąć tych środków, ale to były lata 2004, 2006. Natomiast z góry zaczynałem myśleć, że od 2007 roku i pełnej nowej perspektywy budżetowej my musimy inaczej podejść do problemu. Czyli nie zrobić preliminarz wydatków na środki unijne i włączyć te środki do naszego obiegu, ale wygenerować własny pomysł na rozwój Polski, stąd Narodowy Plan Rozwoju i własną koncepcję zmian strukturalnych i modernizacyjnych, a środki unijne potraktować tak, jak powinny być traktowane, jako środki uzupełniające. I mówię, przypomnij sobie, co się stało. Odchodziłeś, po tobie przyjmował Kazimierz Marcinkiewicz rządy i co ty mu zaniosłeś? Zaniosłeś mu Narodowy Plan Rozwoju, zaniosłeś mu całą masę programów wykonawczych i zaniosłeś mu całą propozycję legislacyjną, która była gotowa dla tej koncepcji rozwoju Polski. Przypomnij sobie, że to mu zaniosłeś, bo cię w to wyposażyłem. Jaki był efekt? Wszystko zostało wyrzucone. Wszystko zostało wyrzucone. Ponownie zaczęto szybko to, co było pod ręką, budować nowe koncepcje, rezygnując z tego, co było przygotowane, a co chcę wyraźnie powiedzieć, byłem przeciwny, żeby rząd Marka Belki uchwalił to wszystko, bo uważałem, że to by wiązało ręce następcom. Więc uważałem, że trzeba to przygotować i byliśmy dużo wcześniej przygotowani, żeby następny rząd mógł z tego skorzystać. Stało się tak, że zostało to jakby postawione na półce. Na przykład sobie przypominam wtedy, że ileś miesięcy, a nawet lat, trwały prace nad nowym uregulowaniem prawa pracy w Polsce. Ktokolwiek się zajmuje prawem pracy, wie, jak wygląda kodeks pracy. Jaka to jest konstrukcja prawna? Pod przewodnictwem najpierw profesora, nieżyjącego profesora Tadeusza Zielińskiego, a później pod przewodnictwem pana profesora Mariana Seweryńskiego, grupa najwybitniejszych polskich prawników prawa pracy przygotowała i indywidualny kodeks pracy, i prawo, zbiorowe prawo pracy. To dzisiaj są aktualne dokumenty. Nikt z tego nie skorzystał. My niewątpliwie uelastyczniliśmy rynek pracy. Ale jeżeli się popatrzy na to, co Niemcy zrobili w tak zwanej agendzie 2010, czyli w tym programie Schrödera, jak oni zmienili swój rynek pracy, to widać wyraźnie, że my z tej możliwości nie skorzystaliśmy. I to jest jedną z barier naszego rozwoju, mimo że to było przygotowane.
ciągle mówiąc o głównych tezach raportu, mówię o tym, że mamy znacznie większy potencjał rozwojowy, którego nie potrafimy wykorzystać. A bariery tkwią głównie po stronie państwa. Do tego jeszcze oczywiście wrócę. Zarazem nie mamy jednak skutecznych politycznych mechanizmów korekty złej polityki i wprowadzania niezbędnych zmian instytucjonalnych. Jednym z pojęć, które w tym raporcie jest rozwijane, a które zostało przez nas też przyswojone, autorem tego pojęcia jest pan profesor Janusz Czepiński, psycholog społeczny, autor diagnoz społecznych, jest molekularny model rozwoju Polski. Ten molekularny model rozwoju Polski opisujemy w trzech punktach. Rozkwit sfery prywatnej, rozrost i postępująca degeneracja sfery państwowej i osłabienie i zastój sfery obywatelskiej. Idea, która się za tym kryje, jest taka. Wszystko to, co dotyczy mikrostruktur społecznych, co dotyczy molekuł społecznych, tego, co jest nam bliskie, przy czym nie chodzi o jednostki, tu też chodzi o rodziny, tu też chodzi o kręgi znajomych. Tu chodzi o to wszystko, co się obraca w kręgu najbliższym. W Polsce zupełnie dobrze wygląda. Nie chcę powiedzieć, że wszyscy Polacy sobie świetnie radzą i że mamy obraz, w którym nie ma nierówności społecznej, bo to jest nieprawda. Ale generalnie w tej sferze indywidualnej i mikro społecznej aktywności my zupełnie dobrze sobie radzimy. To jest ten silnik, to jest ten najważniejszy zasób, który my uruchamiamy. Ale jednocześnie jest tak, że aby państwo, społeczeństwo mogło się rozwijać, do tego, do tej sfery prywatnej powinna być także dostosowana sfera państwowa i sfera obywatelska. Otóż z tego punktu widzenia my ciągniemy nasz kraj w górę, jakby używając jednego silnika. Ja to obrazowo mówię, że my mamy taką sytuację, że domy w Polsce wyglądają absolutnie lepiej niż kiedykolwiek, no tylko problem jest z dojazdem do miejsc pracy. Tak? I że to jest jakiś paradoks, to jest jakaś sprzeczność. I trzeba wyraźnie powiedzieć, że jeżeli nie uruchomimy zasobów, które są po stronie państwa i których nie da się uruchomić za pomocą działania prywatnego, nie ma takiej możliwości, żeby uruchomić za pomocą prywatnego. Te zasoby są po stronie państwa, zasoby inteligencji, zasoby materialne, zasoby organizacyjne, zasoby ludzkie i one nie będą służyły i wspieraniu i korygowaniu tego, co się dzieje w sferze prywatnej, a mechanizmy korekty będą pochodziły od sfery obywatelskiej, to my nie uruchomimy tych wszystkich zasobów, które mamy i w związku z tym będziemy skazani na ciągnięcie się w górę za pomocą jednego silnika. Teraz to pojęcie rozwojowego dryfu. My w dwojaki sposób je interpretujemy. Po pierwsze, to jest eksploatacja dostępnych własnych krajowych oraz pozyskanych unijnych zasobów w sposób coraz bardziej ekstensywny, czyli coraz mniej efektywnie, przy coraz wyższym koszcie i rosnących efektach ubocznych oraz w niewielkim stopniu je pomnażającym. Widzę pana premiera Ciechocińskiego, bardzo dziękuję za obecność. I jedna z rzeczy, o których chcę powiedzieć, korzystając z tej pana obecności. Powszechnie mówimy, że brakuje nam kapitału na małą i średnią przedsiębiorczość, szczególnie na małą przedsiębiorczość. Że brakuje nam kapitału, który pozwoliłby na tworzenie nowych przedsiębiorstw, na wykorzystanie tej zaradności Polaków. I oczywiście wzorem innych krajów mówimy, potrzebne są inkubatory przedsiębiorczości, ale też potrzebne są fundusze poręczeniowe czy fundusze pożyczkowe. Otóż gdybyśmy policzyli dzisiaj, ile pieniędzy jest w różnych zasilanych publicznie funduszach poręczeniowych i pożyczkowych, to przypuszczam, że mielibyśmy kwotę paru miliardów złotych. Ktoś powie, na skalę tej gospodarki to jest mało. Ale zacznijmy od wykorzystania tego, co jest. Jak większość tych środków jest używanych? One są na lokatach bankowych. A obsługujące organizacje żyją z odsetek po to, żeby utrzymywać etaty. No to nie działa w sposób prawidłowy. I to musi być skorygowane ze strony państwa. W jaki sposób? A mianowicie, żeby zastąpić brak albo antybodziec, zły bodziec, zastąpić bodźcem pozytywnym. Pozytywny bodziec będzie polegał na tym, pokażcie, ile uruchomiliście miejsc pracy. Pokażcie, ile powstało nowych przedsiębiorstw.
Bo nie chodzi o to, żebyście te pieniądze trzymali na koncie i mieli przychody. Tylko chodzi o to, żeby one działały w sposób, który jest założony i czemu one mają służyć. Więc bardzo często za tą etykietą, za tą fasadą kryje się wykorzystanie pieniędzy, bo my je wydaliśmy, ale nie użyliśmy ich. To jest ta różnica. My ich nie użyliśmy dla własnego rozwoju. My je po prostu wydaliśmy. Drugi sposób rozumienia tego, czym jest rozwojowy dryf, to jest właśnie ta teza o molekularnym modelu rozwoju społeczno-gospodarczego Polski i że ten model, czy się chcę wyraźnie powiedzieć, ten model ciągnie nas ciągle w górę. Jak my popatrzymy na te 20 parę lat, od 1989 roku, od początku tego ustrojowego przełomu, to Polska jest krajem, który charakteryzuje się najwyższym średniorocznym tempem wzrostu gospodarczego z wszystkich krajów naszej grupy. Tak? Z tego punktu widzenia można powiedzieć, że jesteśmy bardzo efektywni, rozwijamy się dynamiczniej niż inni. Ale zarazem widać, że ten model wyczerpuje swoją moc. Co między innymi ujawnia się, że jeżeli my kiedyś spieraliśmy się w połowie lat 90. i przypominam spory, którym pamiętam, liczyliśmy, przy jakim tempie wzrostu będzie przybywało miejsc pracy w Polsce, bo to jest jedna z kluczowych kwestii. Miejsca pracy. To uważaliśmy, że przy 5% tempie wzrostu dopiero nastąpi przyrost miejsc pracy, czyli wyjdziemy z tego strukturalnego bezrobocia, które było bardzo wysokie. My jeszcze 2-3 lata temu mówiliśmy, że wysokie tempo wzrostu gospodarczego dla Polski to jest 4% tempo wzrostu i dzisiaj my do tego się przymierzamy. Ale dzisiaj faktycznie potencjalny produkt to nie jest już 4%, to jest 3%. I chodzi o to, że z całą pewnością im będziemy bliżej tej czołówki, kolejne przyrosty będą trudniejsze do osiągania. Ale im szybciej stracimy moc rozwojową, ten proces doganiania potrwa dłużej i większe niebezpieczeństwo, że zostaniemy speryferyzowani, że pozostaniemy na uboczy tego głównego nurtu rozwoju i o to ta dyskusja idzie. Czyli chodzi o zmodyfikowanie modelu wzrostu i rozwoju w taki sposób, aby wykorzystać wszystkie zasoby i cały potencjał. Teraz chciałbym troszkę przybliżyć to pojęcie dyfuzji naśladowczej. Tutaj jest slajd, który moim zdaniem najbardziej jasno to wyraża. A mianowicie mamy do czynienia z 4 kategoriami wydatków na badania i rozwój. Wewnętrzne badania i rozwój, zewnętrzne badania i rozwój, maszyny i urządzenia i inna wiedza zewnętrzna. I teraz popatrzmy na kraje naszej grupy. Tam, gdzie jest Bułgaria, Polska, Rumunia, także Słowacja. Otóż największe wydatki idą na maszyny i urządzenia. My po prostu kupujemy myśl techniczną, która jest zmaterializowana w kupowanych maszynach i urządzeniach. Popatrzmy na kraje, które są najbardziej innowacyjne w sensie kreatywnym. One najwięcej wydają na własne badania i rozwój. Czy w Polsce nie ma firm, które mają własne ośrodki badawcze? Jest, ale jest ich bardzo niewiele. W dodatku bardzo niewiele firm, również i dlatego, że te, które głównie eksportują, to są firmy z kapitałem zagranicznym i one oczywiście nie prowadzą u siebie badań i rozwoju. My się cieszymy miejscami pracy, które wytwarzają te firmy tworzące call centers, czy my mówimy business offshoring, tak? Tylko pamiętajmy, że one tutaj są dlatego, że mamy stosunkowo duże zasoby młodej, dobrze wykształconej i taniej siły roboczej. Pytanie brzmi, co jesteśmy w stanie zrobić, żeby te firmy, które dzisiaj przychodzą, by sięgać po ludzi, których wykształcenie zawodowe jest wystarczające, sięgały po ludzi lepiej wykształconych. I by nasze uniwersytety, dostarczając takich ludzi, miały korzyści, a w związku z tym tu powstawały ośrodki myśli naukowo-technicznej. Chcę wyraźnie powiedzieć, jeżeli potencjał eksportowy Polski będzie oparty głównie o kapitał zagraniczny, to się prędko nie zdarzy. Ten potencjał musi być również oparty o kapitał krajowy, a więc w związku z tym w dużym stopniu, w znacznie większym stopniu niż dotychczas o oszczędności krajowej. To jest pewne wyzwanie strukturalne, które stoi przed nami. Czyli to nie chodzi o to, że to się radykalnie może zmienić od razu, tylko chodzi o to, żebyśmy w dużo większym stopniu byli w pierwszym i w drugim punkcie. Czyli myśl naukowo-techniczna pochodząca z krajowych ośrodków badawczych i myśl, która jest we własnych przedsiębiorstwach, do których zatrudniamy najzdolniejszych absolwentów. Tak, żeby ci najzdolniejsi absolwenci nie byli zatrudniani gdzieś indziej, by nie emigrowali.
Teraz, dlaczego to jest takie ważne? I to jest drugi slajd tych slajdów takich z danymi statystycznymi, z analizami empirycznymi. Jest niedużo, w raporcie ISPI oczywiście znacznie więcej. Otóż jeżeli popatrzymy na Polskę i kraje naszej grupy, to wyraźnie widać, że wydajność pracy na jednostkę ekonomiczną, czyli na godzinę pracy, na jedną roboczą godzinę, w Polsce od 2000 roku do 2010 wyraźnie wzrosła. Ale też zobaczymy kraje, w których ta wydajność pracy, to są kraje, z którymi my konkurujemy, chcę wyraźnie powiedzieć. To są nasi konkurenci. Wyrosła dużo bardziej. I to jest powód do naszego zmartwienia. Gdybyśmy ten slajd rozpoczęli 10 lat wcześniej, to zobaczylibyśmy, jak to pójście w górę było dużo bardziej dynamiczne i jak dzisiaj my powoli spowalniamy ten przyrost. A zarazem pokazuje, jaki jest ciągle dystans. Jaki jest ciągle dystans do osiągnięcia, do skracania. Nie da się tego dystansu skrócić, kupując wyłącznie myśl zewnętrzną. W tej części mojego wystąpienia chciałbym powiedzieć o... Bo przechodzę do takiej części myślenia pozytywnego. No to w związku z tym, co zrobić, tak? Jakie podejmować działania. I nie zaczynam od takich konkretnych propozycji. Zaczynam od reguł myślenia i postępowania. Pierwsza jest taka. Przestańmy utożsamiać nakłady na B plus R z innowacjami. Myślenie kategoriami nakład równa się innowacja jest myśleniem, w którym w istocie rzeczy koszt równa się efekt. Nie. Można wydać pieniądze na badania i rozwój, a nie mieć z tego efektu. Innowacje nie powstają za sprawą wyłącznie nakładów, tylko za sprawą efektywnego poniesienia tych nakładów. Druga myśl jest taka, że innowacyjność jest zaraźliwa. Rozpowszechnia się przez demonstrację i dyfuzję, ale tylko w odpowiednim społecznym środowisku, w którym występują niezbędne katalizatory. Jednym z takich istotnych katalizatorów, których w Polsce brakuje, o którym bardzo często mówi pan profesor Janusz Czapiński, być może nawet czasami przesadza, to jest kapitał społeczny. To znaczy umiejętność współpracy, komunikowania się, wzajemnego zaufania i współdziałania. Bo to jest właśnie ten społeczny interfejs, czy jak to chce, społeczny katalizator. Dzięki temu ta dyfuzja, naśladownictwo w sensie demonstracji, przenoszenia się rozwija. Popatrzmy na to, jak funkcjonuje polska szkoła i wyraźnie widzimy, że w polskiej szkole generalnie z trudem przyjmowane są wzorce, w których mamy do czynienia z działaniem wspólnym, działaniem projektowym i kształtowaniem kompetencji współdziałania z innymi, współodpowiedzialności. Tak? No o tym mówimy, ale to się w istocie rzeczy z różnych powodów nie rozwija. Popatrzmy na nasze szkolnictwo wyższe. Z jednej strony wielkie osiągnięcie, jakim jest ta rewolucja w szkolnictwie wyższym i przejście do kształcenia 400 tysięcy, od 400 tysięcy do 2 milionów. A z drugiej strony no musimy mieć to przekonanie, że za masowością nie idzie jakość. Przeciwnie, im dłużej pozostajemy w tej masowości, tym jakość jest relatywnie niższa. Powtarzam, relatywnie niższa. W dodatku widać wyraźnie, że jednym z dominujących sposobów reagowania na niż demograficzny, czyli zmniejszenie zasobu osób do kształcenia, jest obniżanie kryteriów. A nie, przeciwnie, przechodzenie od kształcenia masowego w kierunku bardziej zindywidualizowanego. I teraz jest pytanie, czy nasz system instytucjonalny, także i to, co projektujemy jako reformę szkolnictwa wyższego, ona stwarza zachętę, bodźce i warunki do tego, żeby przechodzić w szkolnictwie wyższym do kształcenia dużo bardziej wspólnego i zindywidualizowanego, w którym kontakt pomiędzy nauczycielem akademickim i studentami oraz studentami między sobą jest dużo bardziej intensywny. I jest to myślenie o tym, iż uniwersytet jest strukturą formacyjną, czyli nie jest fabryką dyplomów, a jest złożonym społecznym mechanizmem kształtowania kompetencji, ale także wyobraźni, chcę wyraźnie powiedzieć. Wiedza, kompetencja i wyobraźnia, bo to jest potrzebne w nowoczesnym społeczeństwie, czy nie? Czy są to raczej wyjątkowe sytuacje? Bo oczywiście w naszym szkolnictwie wyższym są wspaniali profesorowie i wspaniałe uczelnie, ale to jest raczej wyjątek, a nie reguła.
Regułą jest to, że uczelnie nasze stały się fabrykami dyplomów. I teraz jest taki moment strategiczny, w którym trzeba to zmienić. Trzeba dostrzec, że musimy kształcić być może nieco mniejszą w sensie poziomu szkolnictwa wyższego, ale znacznie lepiej. Czy to jest wymóg FI? Żadna, nawet najbardziej sprawna biurokracja nie wymusi innowacyjności. Życzę panu premierowi Piechocińskiemu, żeby twardą ręką sterował tą administracją, która wymaga przywództwa. Chcę wyraźnie powiedzieć, że my narzekamy na polską administrację, ale sobie doskonale przypominam, w jaki sposób przygotowaliśmy się do wejścia do Unii Europejskiej. Chcę powiedzieć, że to działało. Był jasno postawiony cel. Były jasne kryteria. I wszystkim się wydawało, że Polska sobie nie poradzi, że jesteśmy bałaganiarzami, że nie potrafimy dokonać przekształcenia prawodawstwa europejskiego w nasze prawodawstwo, że nie potrafimy sobie poradzić z różnymi agencjami. A nagle się okazało, że wszystko całkiem sprawnie działało. Żadnej katastrofy nie było. Weszliśmy do Unii Europejskiej, całkiem dobrze sobie radzimy z większością problemów, tak? Ale chcę wyraźnie powiedzieć, wtedy było bardzo wyraźnie postawiony cel. To szło od Jerzego Buzka przez tamten rząd do kolejnych rządów, kiedy był bardzo wyraźnie postawiony cel. I ta administracja była po prostu napędzana tym jasno postawionym celem. I wtedy to przywództwo wynikało z jasno postawionego celu. Tylko nawet jeśli to wszystko dałoby się tak uporządkować, ta administracja działałaby sprawniej niż działa, to chcę wyraźnie powiedzieć, biurokracja nie wymusi innowacyjności. To, co jest do zrobienia po stronie administracji rządowej i samorządowej, to nie jest napędzanie innowacyjności, to jest tworzenie warunków do innowacyjności. To jest o wiele bardziej złożony sposób myślenia, w których tak samo jak myślenie o systemie podatkowym jest ważne myślenie o szkole, o systemie edukacji, o kreatywności, o kulturze. Podmiotem innowacyjności są przedsiębiorcze jednostki i organizacje. Trzeba wyraźnie w związku z tym stawiać warunki korzystne dla przedsiębiorczych jednostek i organizacji, wspierać tych, którzy rzeczywiście takie cechy wykazują. Najsilniejszym czynnikiem przedsiębiorczości jednostek jest kreatywność. Najsilniejszym czynnikiem przedsiębiorczości organizacji jest przemysł ekonomiczny. I znowuż, to jest kwestia do pomyślenia strukturalnego. Część problemu jest po stronie ministra gospodarki, po stronie polityki strukturalnej. Część problemu jest po stronie szkolnictwa, po stronie ministra edukacji. Konieczne jest także dostrzeżenie, że konsumenci muszą zostać praktycznie uznani za pomysłodawców i twórców innowacji. Używamy tego określenia prosumenci, czyli dzisiejsza nowoczesna gospodarka to nie jest gospodarka, w którym da się oddzielić konsumpcję od wytwarzania. W gospodarce, w której coraz więcej dóbr to są dobra symboliczne, to bycie kreatywnym, bycie współproducentem, współwytwórcą ma istotne znaczenie. To także oznacza, że trzeba by się zastanowić nad bardzo prostą sprawą. Czy ta formuła, do której my jesteśmy na uniwersytecie przywiązani, 1,5-godzinny wykład, czy to jest najlepsza formuła? Ja oczywiście uważam, że wykład nie może zniknąć z uniwersytetu. W porządnym uniwersytecie musi być po prostu kursowy wykład. Tylko dzisiaj mam wrażenie, że to jest formuła, która zapomina, że jeżeli ma się wykształcić wyobraźnia, jeżeli ma się wykształcić kompetencja, to znaczy, że potrzebny jest dużo większy interaktywny proces. W dodatku ci młodzi ludzie są kształtowani w innym, nielinearnym sposobie myślenia. Ja widzę to, choć uważam, że tylko mi zależy, potrafię skupić uwagę słuchaczy, że moi studenci nie wytrzymują 1,5-godzinnego wykładu. Znaczy, co ja mam powiedzieć? Macie słuchać? Czy też mam się zastanowić, a być może w inny sposób powinienem to poprowadzić? Ale to nie jest kwestia wyboru jednostki, to jest kwestia refleksji, która się powinna pojawić w uniwersytecie w reakcji na to, co się dzieje w naszym otoczeniu. Nie pomoże żaden wielki, wszechogarniający plan. Potrzebujemy wielu cząstkowych, ale równoczesnych zmian systemowych, instytucjonalnych, spójnie ukierunkowanych. I tutaj to pojęcie kluczowe punkty przyłożenia. Co chcę przez to powiedzieć? My mamy tą tradycję myślenia przez pryzmat wielkich reformatorów. Tak? Wzorem tego myślenia jest oczywiście pan premier Mazowiecki, Leszek Balcerowicz. To był inny czas. Wtedy trzeba było wszystko naraz stworzyć. Tak?
Bo nie było. Bo trzeba było to po prostu ukształtować, mając, nie mając doświadczenia, mając jakieś przekonania, mając odwagę. Jesteśmy dzisiaj w innym porządku prawnym, innym porządku instytucjonalnym. Ja mam wrażenie, że dzisiaj nie potrzeba poszukiwać kolejnych wielkich reformatorów. Natomiast potrzebne jest raczej spójne działanie w kilkunastu istotnych punktach, ale spójnie ukierunkowane. Ten raport, o którym pan profesor wspomniał, ten raport o stanie samorządności terytorialnej, to jest raport, w którym my mówimy o dysfunkcjach samorządności terytorialnej. Nie dlatego, by powiedzieć, że samorządność terytorialna źle funkcjonuje. To jest silny filar Rzeczypospolitej. To było dobrze zrobione zmiany, szczególnie ta zmiana dotycząca gmin. Ale zarazem jest tak, że w rozwoju tego systemu pojawiają się słabe punkty. I albo je dostrzeżemy i potrafimy je w odpowiednim czasie skorygować, kontynuując tę myśl, która idzie od początku, tę koncepcję ustrojową, nie inną koncepcję ustrojową, ale skorygować, bo życie się zmieniło. Albo zostawimy tak, jak to jest i to się będzie jadzić, to się będzie patologizować. Więc nie chodzi o to, żeby dzisiaj wywracać to wszystko i powiedzieć, dobra, nie potrzebujemy powiatów. Tylko żeby zastanowić się, czy dzisiaj kompetencje powiatu przystają do kompetencji województwa i gminy, bo trzeba na to spojrzeć. I czy dzisiaj powiat ma kompetencje, zasoby, aby wykonywać te kompetencje. I w wielu sprawach dojdziemy do wniosku, że to jest niespójne. No to trzeba w takim razie to skorygować, bo to jest istotna kwestia. W tym sensie mówię o tym, że potrzebne jest wiele cząstkowych, ale równoczesnych zmian systemowych, jak stanowiących wspólny plan działania. Myśl główna: wszędzie dążyć do wyzwolenia własnego potencjału rozwojowego. Nie polegać na środkach zewnętrznych, polegać przede wszystkim na własnym potencjale. Praktycznie najważniejsze jest wzmacnianie enklaw kreatywności. Wszędzie tam, gdzie pojawiają się ludzie, którzy mają odwagę proponować coś innego, trzeba dać im szansę, żeby sprawdzić, czy to zadziała. Czy to jest w uczelni, czy to jest w administracji, czy to jest w innych formach naszej zorganizowanej działalności. I niezbędna jest do tego publiczno-obywatelska, a nie tylko partyjna, rządowa perspektywa. Programowanie i uruchamianie przedsięwzięć rozwojowych. Rzeczywisty dialog rozwojowy, rzeczywiste partnerstwo rozwojowe, wszystkim przestrzeń obywatelska. Jeżeli ja mówię o tym molekularnym modelu rozwoju społeczno-gospodarczego, to chcę wyraźnie powiedzieć. W dużym stopniu obywatele w Polsce zostali wyparci do sfery prywatnej. Nie ma co winić obywateli. Pytanie jest, czy jest przestrzeń, w których można poszukiwać dobra wspólnego i definiować dobro wspólne. A to pytanie o wspólną przestrzeń to nie jest pytanie wyłącznie o media publiczne, ale także. To jest pytanie o dom kultury, o bibliotekę, o całą masę urządzeń, których powinni być obywatele, a nie tylko znajomi bądź urzędnicy. Dlaczego ta dyskusja ma takie znaczenie? I dlaczego akurat teraz uważam, trzeba zająć się problemem konkurencyjności polskiej gospodarki. Ponieważ, chcę wyraźnie podkreślić, rok temu mówiłem, w krótkim horyzoncie naszym problemem będzie utrzymanie względnej równowagi makroekonomicznej. To się nam udaje póki co utrzymać. W średnim horyzoncie będzie utrzymanie wysokiego i zrównoważonego wzrostu gospodarczego. I tutaj jest problem reorientacji proeksportowej naszej gospodarki i szukania innych rynków zbytu niż tylko te rynki, w których dotychczas jesteśmy obecni, oraz finansowanie, czyli finansowanie w większym stopniu wzrostu oszczędności krajowej niż zadłużenia, zwłaszcza zadłużenia zagranicznego. I to jest ta perspektywa, z której staję przed panem premierem Piłsudskim. To do pana należy podjęcie działań, które by szły strukturalnie w tym kierunku. Natomiast w dłuższym horyzoncie to jest problem wykreowania strukturalnej konkurencyjności i znalezienie się w gospodarczym trzonie Unii Europejskiej. Jeszcze raz podkreślam, że to jest kwestia strategicznego wyboru. To nie jest kwestia daty. To nie jest kwestia egzaminu. To jest kwestia strategicznego wyboru, który elita kraju musi dokonać. Teraz co się dzieje, moim zdaniem, ogólnie w Unii Europejskiej? Mianowicie Unia Europejska przekształca się na naszych oczach nie w Unię dwóch prędkości, tylko w Unię kilku prędkości. I moim zdaniem tego procesu się nie da już zatrzymać. My oczywiście nie mamy pełnego wyobrażenia, w jakim kierunku to pójdzie. Ale pytanie brzmi, czy my jesteśmy w stanie znaleźć taką niszę,
która by nas upodobniła do Szwajcarii, czy do Norwegii, czy do Szwecji? Czy też nie? I powinniśmy jasno powiedzieć, że wybór tego rodzaju nie jest nam dany, tylko będziemy albo na peryferiach, albo w trzonie Unii Europejskiej, a w związku z tym musimy podjąć wysiłek, który by to uczynił możliwym. I to nie jest kwestia, od razu chcę powiedzieć, nawet średniego horyzontu. Przecież ja nie dyskutuję o datach. Ja dyskutuję po prostu o świadomości wyzwań. To jest kwestia dużo bardziej złożona. I dlatego też, jeżeli dyskutujemy czy o strefie euro, czy dyskutujemy o innowacyjności, czy o konkurencyjności polskiej gospodarki, czy o tym samorządności terytorialnej, gdzie jedna z myśli tego raportu jest taka, że dzisiaj samorządność terytorialna w Polsce, gdy chodzi o usługi publiczne, o świadczenia publiczne czy usługi publiczne, niewątpliwie jest wyraźnym osiągnięciem. Ale gdy popatrzymy na funkcję rozwojową samorządu, to widać wyraźnie, że ona nie jest rozwinięta odpowiednio. Także o ile po stronie usług publicznych my możemy powiedzieć, jest znacznie lepiej niż kiedykolwiek, to po stronie rozwojowej tak nie jest. Oczywiście mapa Polski jest równie różna z tego punktu widzenia i bardzo nawet tu zróżnicowana, ale mówię o przeciętnej. I że dzisiaj wzmacnianie funkcji rozwojowej samorządu terytorialnego jest fundamentalną kwestią i dotyczy to gminy wiejskiej, w jej kontekście strukturalnym i dotyczy to metropolii, dlatego że bez silnych obszarów metropolitalnych, które muszą mieć status metropolii, a nie tylko nazywamy je metropoliami, Polska nie wydźwignie się w swoim wzroście gospodarczym do tego, o czym mówimy. Nie rozwiąże problemu ani średniego, a już na pewno nie rozwiąże problemu długiego okresu. W związku z tym kwestia statusu metropolii, a nie obszarów metropolitalnych, jest dzisiaj centralną kwestią. Ja ileś lat temu postawiłem ten problem w kategoriach delimitacji obszaru. Tak? Przyjmijmy kryteria i kierujmy się tymi kryteriami. Skończyło się, tutaj się nie skończyło, bo nic się nie stało, ale droga dyskusji poszła tak, jak w przypadku mapy powiatowej. Tak? Były przyjęte kryteria, a potem oczywiście była wypadkowa bardzo wielu oddziaływań i mamy co mamy. W tym przypadku dyskusja zaczęła się od tego, a co z Rzeszowem, a co z Olsztynem, a co z Częstochową, a co z Kielcami, tak można w nieskończoność. Tak? W związku z tym ja uważam, że dzisiaj to nie jest problem tego, żeby się gminy same zorganizowały i stworzyły obszary metropolitalne, to jest kwestia strategicznego wyboru państwa. Musimy się zdecydować na pewną ilość obszarów metropolitalnych, pamiętając, że mamy szansę zrównoważonego rozwoju kraju, więc trzeba pomyśleć, co jest na wschód od Wisły, a nie tylko co jest na zachód od Wisły. I tu jest kwestia dyskusji statusu Lublina i Białegostoku. I jednocześnie trzeba stworzyć status, w którym ten potencjał, który jest w tych wielkich miastach zakumulowany także w naszych uniwersytetach, on będzie służył rozwojowi całego kraju. I to jest zadanie do rozwiązania, które stoi przed obecną elitą. Teraz te punkty przyłożenia. Stworzenie możliwości wspierania i tworzenia nowej generacji instytucji pośredniczących między biznesem i nauką, koniecznie z finansowym udziałem kapitału prywatnego. To się nazywa brokerzy innowacyjności. Chcę podkreślić ten aspekt. Działanie publiczne, ale z wyraźnym dopuszczeniem kapitału prywatnego, bo tylko wierzę, że tylko to zapewni efektywność. Działanie po stronie urzędowej, a nie działanie ekonomiczne, tylko działanie administracyjne, moim zdaniem tu niewiele pomoże. Reanimacja Ministerstwa Gospodarki, akurat wobec pana łatwo mi to powiedzieć, jest pan na początku swojej misji, oraz wypracowanie krajowego średniookresowego programu polityki strukturalnej, program ukierunkowany na tworzenie strukturalnych warunków dla kreatywności i przedsiębiorczości. Podkreślam też kreatywności. To jest też zadanie strukturalne. Przeformułowanie szkolnictwa w kierunku zdolności do kształtowania współcześnie najważniejszych kompetencji, w tym krytycznego odbierania informacji, komunikowania i zbiorowego działania. Jeszcze raz podkreślam, nie tylko wiedza, nie tylko postawy, nie tylko kompetencje, także wyobraźnia. Także wyobraźnia. Uruchomienie szerokiego programu edukacji kulturalnej. Adekwatne i zrównoważone w relacji do różnych grup społecznych, twórców, producentów i użytkowników, uregulowanie praw własności intelektualnej. Dzisiaj na ten temat dyskutujemy i widać wyraźnie, że nie znajdujemy żadnej płaszczyzny porozumienia. Tu są, wiadomo, że to jest jedna z najtrudniejszych spraw, tylko rzecz polega na tym, że my nie możemy skopiować rozwiązania, które będzie rozwiązaniem dobrym dla gospodarki amerykańskiej. Każde rozwiązanie skopiowane z tamtej gospodarki będzie dla nas rozwiązaniem niekorzystnym. To chcę wyraźnie powiedzieć.
Będzie dla nas rozwiązaniem i korzyścią. My musimy umieć zdobyć się na własne rozwiązanie i przykładać się do rozwiązania europejskiego przez pryzmat własnego myślenia. Więc jeżeli ktoś mówi patent europejski, nie należy mówić nie. Tylko trzeba zastanowić się, pod jakimi warunkami patent europejski może służyć rozwojowi polskiej gospodarki. I te warunki da się łatwo zdefiniować. Ale jeżeli powiemy patent europejski, to skazujemy większość naszych przedsiębiorców na brak szans konkurencji. W związku z tym nie wolno tego w sposób nierozsądny zrobić, co nie znaczy, że należy się tego, od tego odwrócić. Znaleźć ścieżkę, żebyśmy byli w stanie to rozwiązanie wprowadzić. Przy czym chcę wyraźnie powiedzieć, że tutaj wsparcie ze strony publicznej, między innymi kształcenie doradców patentowych, finansowanie środków publicznych doradców patentowych jest jednym z warunków powodzenia tego rozwiązania europejskiego. Odpartyjnienie i obywatelnienie mediów publicznych, komunał, ale trzeba to wyraźnie powiedzieć, zmodyfikowanie istniejące i uruchomienie nowych mechanizmów generowania wiedzy społecznej. To jest bardzo ważne. Ja uważam, że jednym z czynników rozwoju są właśnie generatory wiedzy społecznej. Media publiczne są generatorem wiedzy społecznej. Tych generatorów wiedzy społecznej jest bardzo wiele. Także urzędy administracji, na przykład dostęp do informacji publicznej, ale nie tylko rozumianej w tradycyjny sposób, ale dostęp do baz danych, na przykład dostęp do baz danych GUS-u. Poziom statystyki publicznej w Polsce nie odpowiada poziomowi naszego rozwoju, chcę wyraźnie powiedzieć. To jest jedna z fundamentalnych kwestii, dlatego że podstawą rozwoju jest dostęp do informacji. A to jest zarazem generowanie wiedzy społecznej. My bardzo wiele rzeczy rozwiązalibyśmy inaczej, gdyby rzeczywiście można było stworzyć podstawę do tego, co się nazywa evidence-based policy, czyli kiedy byśmy dyskutowali nie w oparciu wyłącznie o porządek aksjologiczny, co nie znaczy, że porządek aksjologiczny jest bez znaczenia, jest bardzo ważny, ale gdybyśmy dyskutowali także o empirii, wtedy bardzo wiele rzeczy inaczej by wyglądało. A tak to żyjemy w intuicji. Tak jak dzisiaj staje problem, który w 2005 roku ja w dokumencie rządowym napisałem. Niż demograficzny plus karta nauczyciela równa się zapaść finansowa gminy. I przekonywałem wówczas pana Broniarza i teraz mu to przypominam. Ileś razy tłumaczyłem panu jako szefowi ZMP, a ja byłem przewodniczącym Komisji Trójstronnej, siądźmy i umówmy się na wykupienie karty nauczyciela. Nie chodzi o jej zniesienie, tak? Co zostaje, a co po prostu zastępujemy te przywileje, które niszczą podstawy dla rozwoju edukacji innymi, rozsądnymi do sfinansowania możliwymi. Okopano się. A dzisiaj jest taka sytuacja, że przypuszcza się, że mały ruch, który zrobimy, bo tam zrezygnujemy z części urlopu i tak dalej, że to przyniesie. Nie. Dzisiaj sprawy zaszły tak daleko, że trzeba siąść i w trójstronnym dialogu rząd, ale rząd nie może być reprezentantem korporacji nauczycielskiej, a jeżeli pani minister edukacji narodowej nie jest w stanie wyzwolić się z bycia szefową korporacji nauczycielskiej, bo ja rozumiem, że jej poparcie społeczne i pozycja od tego zależy, to rząd musi reprezentować inny minister albo grupa ministrów. Samorządy i związki nauczycielskie, chcę wyraźnie powiedzieć, to jest partner, którego należy uszanować i z którym trzeba dyskutować. To nic na siłę. Ale albo rozwiążemy ten problem, albo wszyscy stracą. A wszyscy to znaczy straci Polska. I to jest moment, który jest strategiczny. Trzeba po prostu dokonać rewizji tej korekty, bo dalej nie da się tego modelu utrzymać. W związku z tym wracam do kwestii reanimacji dialogu społecznego. Nie chcę używać żadnych mocniejszych słów, ale jak się popatrzy na historię dialogu społecznego w Polsce, to będziemy mieli taki pierwszy romantyczny okres, który zaczyna się od Jacka Kuronia, zaczyna się od Michała Boni, od wielkiej pamięci Andrzeja Bączkowskiego. To był ten okres romantyczny, okres, w którym mieliśmy chęć w ogóle rozmawiania, nawet jeśli wspieraliśmy. Potem jakoś to zostało zinstytucjonalizowane i całkiem dobrze działało. Nie mówię, że idealnie. Sam na swojej skórze mam do doświadczenia, no, ale potem nastąpił regres. Zupełnie niezrozumiały. W tego rodzaju rozwiązaniach instytucjonalnych musimy stale szukać czegoś nowego. Iść naprzód. A myśmy gdzieś skostnieli i to nie działa. No, chcę wyraźnie powiedzieć. Ja nie proponuję dzisiaj żadnych szczegółowych rozwiązań. Ale ten gest, który Waldemar Pawlak wykonał, no był gestem moim zdaniem świadczącym o tym, że po prostu to nie ma sensu. Że to nie ma sensu w tej postaci, w jakiej to dzisiaj jest. Systematyczne i rzetelne prowadzenie niezależnych badań postlegislacyjnych. Tak? Mówię o... My dzisiaj wszyscy dyskutujemy o tym
porządku legislacyjnym. Tak? Nie chcę dyskutować o OSR-ze. Wiadomo, że jakość tych oceny skutków regulacji jest bardzo ograniczona, mimo ogromnych pieniędzy, które stworzyliśmy dla kształtowania tego mechanizmu. Ale ja uważam, że dzisiaj nam, zamiast kolejnych raportów, które powstają trochę intuicyjnie, potrzebne są po prostu porządne postlegislacyjne badania, które pokazują, jakie były założenia, jakie są skutki. I powinno być to system państwowy, chcę wyraźnie powiedzieć. Czy system ten powinien być stworzony w parlamencie, czy powinien być stworzony na innym rynku, to jest rzecz do dyskusji. Ale jeżeli nie będzie takiego systemu, który będzie dostarczał informacji, jak działają poszczególne rozwiązania prawne, to będziemy po prostu trochę metodą prób i błędów działali. Wypracowanie Narodowej Strategii Integracji Europejskiej i Członkostwa Polski w Unii Europejskiej. Ja uważam, że niestety i w świadomości obywatelskiej, w świadomości Polaków i w świadomości działania elit Unia Europejska stała się przede wszystkim źródłem zasilania finansowego. To jest podstawowe kryterium. To jest zasadniczy strategiczny błąd, co nie znaczy, że nie należy walczyć o pieniądze i nie należy dbać o to, żeby były na to, na co my potrzebujemy. Tylko chcę wyraźnie powiedzieć, sprowadzenie integracji europejskiej do tego punktu jest poważnym strategicznym błędem i widzę dzisiaj pewną refleksję pozytywną. I właśnie nie chodzi o to, by powiedzieć wiemy, tylko chcemy powiedzieć zastanówmy się, dokonajmy wyboru, ale to, co powinno iść od elit, od prezydenta, od premiera, od rządu, to powinno być przedłożenie kryteriów tej rozmowy. O czym my rozmawiamy? Tak? Czyli czego my naprawdę poszukujemy w tej debacie o rozwiązaniu problemu obecności lub nieobecności w strefie euro, bo nie wykluczam żadnego z wariantów, tylko chodzi o to, żebyśmy wiedzieli, na podstawie czego chcemy dokonać tego zasadniczego wyboru. Czego szczególnie nie robić? Zmierzam powoli do końca. Nie uprawiać polityki innowacyjnej, czyli odgórnego administracyjnego wtwarzania innowacji do przedsiębiorstw. To się nie powiedzie, to są zmarnowane pieniądze. Tu nie ma po co kolejny raz udowadniać. Ja wiem, że w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego była bardzo poważna refleksja nad tym dokumentem. Wiem, bardzo wielu dyrektorów to są dyrektorzy, którzy kiedyś ze mną pracowali. Ja bardzo się ucieszyłem, że ta refleksja była i bardzo wiele osób mówiło, to są słuszne tezy, być może one są radykalnie postawione, ale są słuszne. Ale potem się zbliżamy do nowego okresu programowania i zaczyna się refleksja, no tak, tylko to, co my proponujemy, jest dużo trudniejsze niż ten sposób wykorzystywania pieniędzy, który jest. Że to jest dużo trudniejsze. No dobrze, więc albo dalej będziemy wykorzystywali sposób, który wykorzystujemy, tylko nie przynosi to innowacyjności, będzie antyrozwojowe i antyinnowacyjne, albo znajdziemy trudniejszy, ale skuteczniejszy sposób. I nie proponuję rezygnować z pieniędzy na Boga. Tylko proponuję, żeby je wykorzystać dla własnego rozwoju. W przeciwnym razie obróci się to przeciwko nam. Ja zresztą w tym raporcie napisałem coś takiego, co jest być może trochę przyjaskrawieniem, że w pewnym sensie pieniądze unijne to jest jak swego rodzaju kredyt. To jest tak jak pieniądze z prywatyzacji. Pieniądze z prywatyzacji są raz, potem ich nie będzie. Można je użyć. I można je użyć rozsądnie i rozwiązać jakieś istotne problemy społeczne. A można po prostu załatać dziurę budżetową. Co oznacza użycie pieniędzy z prywatyzacji lub środków unijnych dla załatania dziury budżetowej? Oznacza, że jak się skończy prywatyzacja i środki unijne, to zostajemy z problemem. Tak? To jest pewien sposób zadłużenia się, z którego się nie wyjdzie. Umownie jest pewien sposób zadłużenia. Nie szukać, skończyć z kultem absorpcji środków unijnych i filozofią wyciskania Brukseli. Nie szukać i aktywizować pól konfrontacji, animować pola możliwej kooperacji oczywiście z tymi, którzy tego chcą. Ja uważam, że w Polsce jest bardzo wielu ludzi, którzy są zdecydowani na współudział w partnerstwie rozwojowym i działaniu rozwojowym. Znajduję tych ludzi na uniwersytetach, znajduję tych ludzi w organizacjach pozarządowych, znajduję tych ludzi w przedsiębiorców, znajduję tych ludzi oczywiście w samorządzie terytorialnym. To są nasze zasoby rozwojowe, ludzki kapitał, który jest potrzebny dla rozwiązywania tych problemów. Trzeba podjąć tę rozmowę. Oczywiście podstawą tej rozmowy musi być propozycja rządowa i odwaga stawiania problemów i poszukiwania rozwiązań. I moim zdaniem to zadziała. I na końcu myśl końcowa zamiast podsumowania. To, co wydaje mi się być taką pierwotną wadą polskiej polityki, to, że w polskiej polityce głównie szukamy winnych, a nie szukamy rozwiązań. I szukanie winnych oznacza w istocie rzeczy ucieczkę od odpowiedzialności.
Polacy są przywiązani do wolności i nie radzą sobie wolności odebrać. Ale to, co jest naszym problemem, to jest w istocie rzeczy dominująca szczególnie w klasie politycznej ucieczka od odpowiedzialności, która objawia się przede wszystkim przerzucaniem odpowiedzialności na innych, czyli szukaniem winnych. Udowadnianie, że samo czegoś nie mogło zrobić, bo ktoś inny przeszkodził lub ktoś coś zepsuł. Tak? No to jest ta reakcja na problemy związane z bardzo trudną reformą opieki zdrowotnej. Trudną, niezwykle trudną. I nie chcę powiedzieć, że dobrze przygotowaną i świetnie przeprowadzoną, która polega na tym, że się przychodzi, że się to burzy. Tak? I to ma być świadectwem poczucia odpowiedzialności. To jest przecież w końcu polityczna sztafeta. Tak jak powiedziałem, w przypadku autostrad tego nie było i mamy taki skutek. W przypadku obecności w Unii Europejskiej czy strefie euro to jest tak, że jeden rząd formułuje koncepcję, drugi rząd przygotowuje decyzję, trzeci decyduje, czwarty wchodzi, a piąty buduje zdolność do uczestniczenia w takim przedsięwzięciu. Nie da się tego zrobić w innych cyklach niż tego rodzaju cykla. Wszystkie najtrudniejsze problemy wymagają takiego myślenia, którym jest poczucie odpowiedzialności za państwo, czyli poczucie, które polega na tym, tak, ja sprawuję urząd, spada na mnie odpowiedzialność, muszę coś zaproponować, ale ja reprezentuję państwo, nie reprezentuję siebie, nie swój punkt widzenia, tylko reprezentuję państwo. Wszystko jedno, czy jestem w Narodowym Banku Polskim, czy jestem w rządzie RP, czy jestem w jakimkolwiek innej instytucji państwowej. Reprezentuję nasze wspólne państwo. To tyle chciałem państwu przekazać. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, panie profesorze. No, mnóstwo rzeczy tu było powiedziane. Cóż, jednym zdaniem odnoszę wrażenie, nie należy szukać kamienia filozoficznego, bo go nie ma. Trzeba rozpoznać problemy rzeczywistości społecznej i gospodarczej, wyzwania i potem szukać sposobów przezwyciężania tych barier no, we współdziałaniu państwa, społeczeństwa i przedsiębiorców. Otwieram dyskusję. Proszę uprzejmie pani profesor Intot Jankowicz, sędzia Trybunału. Dotyczące pierwszej części tego niezwykle interesującego wystąpienia pana profesora. Mianowicie charakteryzując molekularny model rozwoju, wspomniał pan o degeneracji sfery państwowej, sfery publicznej i zastoju, osłabieniu rozwoju w każdym razie społeczeństwa obywatelskiego. Chcąc zmieniać niekorzystne zjawiska, musimy znaleźć przyczyny. Jakie przyczyny, w każdym razie podstawowe, doprowadziły, czy też leżą u podstaw tych dwóch procesów, które zdiagnozował pan profesor? Czy może od razu, jak pan profesor uważa, może na siedząco, nie wiem, jak pan woli. Szanowna pani profesor, pod koniec lat 90. z grupą osób, nie wymienię ich wszystkich, ale między innymi był tam w tej grupie pan profesor Marek Cyrk-Sadowski, prawnik, sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego, pani profesor Mirosława Marody, socjolog, pan profesor Jerzy Wilkin, ekonomista, pisaliśmy serię raportów pod takim ogólnym tytułem Euromonitoring, w którym analizowaliśmy proces wchodzenia Polski do Unii Europejskiej. Tak? Chyba 7 czy 8 takich raportów rocznych opublikowaliśmy. I w tych raportach zawsze mieliśmy jakiś taki szczególny punkt naszego zainteresowania. Tak? Przy czym to nie było tak, że zajmowaliśmy się prawem czy gospodarką, bo tutaj robiliśmy analizy systematyczne. Tak? Pisaliśmy, jak się zmienia rolnictwo, jak się zmienia gospodarka, jak się zmienia system prawny, jak się zmienia polityka. Ale też szukaliśmy jakiegoś punktu takiego najważniejszego. I myślę, że najważniejszym z tych raportów było właśnie użycie tej kategorii nieodpowiedzialność, przy czym my użyliśmy określenia zinstytucjonalizowana nieodpowiedzialność z myślnikiem, podkreślając, że to nie jest tylko kwestia postawy, że w istocie rzeczy w naszym systemie politycznym i w systemie administracyjnym, bo chcę wyraźnie powiedzieć, że także w systemie administracyjnym, bardzo mocno chcę to podkreślić, pojawiła się utrwalony porządek, który pozwalał na kontrolowanie zasobów i nie ponoszenie za to praktycznej odpowiedzialności. I ja uważam, że tego nie skorygowano, że to się utrwalało. To się w różny sposób utrwalało. Między innymi, jak my się zastanawiamy, dlaczego polska administracja
tak nieskutecznie, by nie powiedzieć antyskutecznie, uruchamia środki unijne na innowacyjność, to chcę wyraźnie powiedzieć, że głównie dlatego, że kryterium wyboru jest bezpieczeństwo własne. Bezpieczeństwo własne. Nie jest podjęcie ryzyka, za które się jest nagradzanym. No wiadomo, że jeżeli mówimy o innowacji, to każdy ekonomista powie, że innowacja jest zawsze obarczona ryzykiem. Nie ma innowacji bez ryzyka. Tak? Jeżeli to ma być bez ryzyka, to nie będzie innowacji. W związku z tym pytanie, czy sfera publiczna może generować innowacje, są kraje, w których jest taka kultura urzędnicza, czy taki system administracyjny, w którym to jest możliwe. Finlandia jest przykładem. W naszych przypadku to jest tak, że po prostu kryterium podejmowania decyzji w tej sprawie jest po prostu asekuracja i bezpieczeństwo. Innym przykładem jest nasz system zamówień publicznych i konsekwencja systemu zamówień publicznych, gdy chodzi o drogownictwo i konsekwencje. To mamy inny klasyczny przykład, gdzie wszystko formalnie jest absolutnie w porządku. Tak? Absolutnie w porządku. Jeżeli się od czasu do czasu coś zdarzy, to rzeczywiście jest wielka afera w cudzysłowie. Tak? Formalnie od strony urzędniczej jest wszystko w porządku. I jeszcze wybraliśmy niby najrozsądniejszy system, bo liczy się cena. Skutki są takie, jakie są i pora zastanowić się nad tym, co w naszej kulturze administracyjnej, w porządku administracyjnym, bo to jest coś więcej niż kultura administracyjna, szwankuje, że skłania wszystkich do tego, żeby się asekurować, żeby się zabezpieczyć, żeby nie ponieść w istocie rzeczy żadnej odpowiedzialności. Jeżeli tego się nie zmienimy, tego nie zmieni, to od razu chcę powiedzieć, że ta część działania administracji publicznej, która wiąże się z rozwojem, a oczywiście ja nie chcę sprowadzić funkcji administracji publicznej wyłącznie do działań o charakterze rozwojowym, ale nowoczesna administracja publiczna podejmuje bardzo wiele istotnych działań decydujących o warunkach rozwoju, to się nie ma prawa wykształcić, nie ma prawa w naszych warunkach wykształcić. W związku z tym jest zasadnicze pytanie, co zrobić, aby ten syndrom ucieczki od odpowiedzialności, szukania winnych, przerzucania odpowiedzialności, próbować zmienić. Oczywiście to nie jest łatwe, bo ktoś powie, mamy do czynienia z pewnymi procesami tabloidyzacji mediów, rzeczy poszły strasznie daleko, trudno je cofnąć. Ja oczywiście to wszystko jestem w stanie wymienić. Natomiast to nikogo z nas nie zwolni do tego, by zastanowić się, co faktycznie możemy w tej sytuacji zrobić. Ponieważ ten syndrom ucieczki od odpowiedzialności, zinstytucjonalizowanej nieodpowiedzialności jest moim zdaniem powszechnym w przypadku naszego działania państwa i administracji powszechnym zjawiskiem. I to jest według mnie ta gleba, to podglebie, ten kulturowy grunt, na którym rodzi się szereg innych negatywnych zjawisk. Próba reagowania na to wyłącznie za pomocą specyficznych zresztą instrumentów prawnych, instrumentów kontrolnych, instrumentów nadzoru. Tak jak w tym systemie środków unijnych mamy pomnożoną przez N razy instrumenty nadzoru i one po prostu w dalszym ciągu tylko utrwalają ten negatywny obraz. A z drugiej strony wspomniałem o tych funduszach pożyczkowych i poręczeniowych. I warto po prostu, panie premierze, poprosić o analizę, zobaczyć, gdzie są pieniądze i ile one zostały użytkowane. Ale innym przykładem, który utrwala ten porządek, jest to, że wymyślono dla wykorzystywania środków unijnych u nas takie rozwiązanie, które nazywa się projekt systemowy. Nie wiem, czy wszystkie wojewódzkie urzędy pracy mają swój projekt systemowy. Nie wiem, czy wszystkie ROPSy mają swój projekt systemowy, ale przypuszczam, że nie ma dużych struktur administracyjnych, które by nie miały swojego projektu systemowego. Co to znaczy projekt systemowy? To jest po prostu w istocie rzeczy sytuacja, w której pieniądze unijne służą utrwalaniu istniejącego porządku administracyjnego, istniejącej kultury. W żaden sposób nie służą zmianom systemowym. Gdyby miały służyć zmianom systemowym, to powinny być na rynku decydenta, który chce rzeczywiście przygotować rozwiązania systemowe. Jak ja dzisiaj prowadzę rozmowy w tle tego raportu o samorządności terytorialnej, nawet nie ja, tylko grono z moich młodszych współpracowników z uniwersytetu i my mówimy, że jesteśmy gotowi siadać i przygotowywać rozwiązania pod te tezy, tak? Angażując także wybitnych prawników, legislatorów, zresztą w tym zespole był pan profesor Hubert Izdebski, to ja słyszę, że to, co jest dzisiaj administracji rządowej potrzebne, to jest certyfikaty, to są różnego typu
modele pragmatyczne, bardzo pragmatyczne modele pokazujące, że wszystko jest w porządku od strony administracyjnej. Tak? Czyli zupełnie coś innego, co mnie się wydaje jest potrzebne, żeby zmieniać to, co trzeba zmieniać. A tam jeszcze była druga część pytania, jeśli chodzi o osłabienie i zastój sfery obywatelskiej. Teraz tak. Oczywiście trzeba mieć świadomość, że my nigdy, taki był nasz historyczny rozwój, my nigdy nie mieliśmy sytuacji, w którym społeczeństwo obywatelskie mogłoby się w sposób naturalny rozwijać, co nie znaczy, że nigdy nie było takich historycznych przykładów i doświadczeń, tak? Z Solidarnością, by wymienić ten ruch na samym początku. Zarazem jednak dzisiaj, jak się popatrzy na ten proces, z którym mamy do czynienia, to mam wrażenie, że to nie jest tak, że nie ma organizacji pozarządowych. Ale jak Państwo zobaczycie, jak one są finansowane, jak Państwo zobaczycie na przykład, jak wyglądają relacje w ramach ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, to ja zawsze na wykładzie mówię, że są trzy fazy rozwoju, gdy chodzi o relacje między organizacjami pozarządowymi, a pomiędzy administracją publiczną. Pierwsza faza to jest oczywiście zwalczanie i ignorowanie. Druga to jest sprowadzenie do roli klienta. A trzecia to jest partnerstwo. Rzecz polega na tym, żeśmy utknęli w tej drugiej fazie. W tej drugiej fazie utknęliśmy, tak? To oznacza, że bardzo wiele organizacji pozarządowych istnieje tak długo, jak istnieją środki publiczne, zwłaszcza środki unijne, i bardzo często wiele powstaje dlatego, że jest jakiś nowy tytuł do wydawania środków publicznych. W związku z tym na ekonomię społeczną wydaliśmy stosunkowo duże pieniądze, przypuszczam, że większe niż jakiekolwiek inne kraje, ale efekty w postaci miejsc pracy, przedsiębiorstw społecznych są bardzo umiarkowane. Tak samo jak zawsze wydawaliśmy więcej niż inne kraje na osoby niepełnosprawne, tylko poziom bezrobocia osób niepełnosprawnych w Polsce był znacznie wyższy niż w innych krajach. Tak? W związku z tym to znaczy, że tu szwankuje mechanizm, który trzeba po prostu siąść, zastanowić się i zmodyfikować. A to, co wydaje mi się najważniejsze, że jak popatrzymy na infrastrukturę przestrzeni publicznej i popatrzymy choćby na nasze miasta, to zobaczymy, że przestrzeń miasta jest bardzo szybko komercjalizowana. Natomiast wszystko, co jest niezbędnym elementem przestrzeni publicznej, zanika. W związku z tym tak naprawdę, jak się zastanowimy, gdzie obywatele mieliby mieć to poczucie, że mogą dyskutować, rozważać, jakie jest dobro wspólne, to w pewnym momencie pozostaje tak naprawdę swego rodzaju protest, sprzeciw, wycofanie się do sfery prywatnej. Dlatego podkreślam, że dzisiaj dla mnie jedną z bardzo ważnych rzeczy jest dyskutowanie o przestrzeni publicznej, a nie o organizacjach pozarządowych, przy czym za przestrzeń publiczną uważam na przykład brakujący w Polsce element pozaprawnej mediacji. My potrzebujemy między innymi na poziomie samorządowym mediatorów, powinniśmy ich kształcić, mediatorów, po to, by rozwiązywać protesty ekologiczne nie w sposób, który rozwiązujemy. W Polsce potrzebna jest instytucja mediacji społecznej. Tak? I to jest jedno z wielkich przedsięwzięć, które trzeba uruchomić, dlatego że instytucja mediacji społecznej uruchomi przestrzeń publiczną, przestrzeń obywatelską. Tak? My mamy, nie chcę dyskutować, jak bardzo rozwiniętą tą mediację związaną z systemem sądowniczym, systemem prawnym. Tak? I ona lepiej czy gorzej działa, choć moim zdaniem dobrze byłoby na ten temat też spokojnie pomyśleć, dlatego że wydaje mi się, że polityka karna inaczej wyglądałaby, gdybyśmy troszkę pomyśleli, idąc w tym kierunku. Ale gdy chodzi o mediację społeczną, to jesteśmy pustynią. To jesteśmy pustynią. Pod wieloma względami. To wszystko to dotyczy i uniwersytetów, gdzie jest cała masa konfliktów, które są sprowadzane do komisji dyscyplinarnych. To nie chodzi o to, że ja uważam, że nie są potrzebne komisje dyscyplinarne, tylko rzecz polega na tym, że to nie jest jedyny sposób rozwiązywania trudnych, złożonych sytuacji, które się będzie we współczesnym społeczeństwie pojawiało. W związku z tym jest oczywiście pytanie o taką instytucję, taką przestrzeń publiczną. Ale pytanie pierwsze brzmi o to najbliżej obywatela, o to, jak wygląda dom kultury. Czy jest dom kultury? Czyja jest biblioteka? Kto w niej jest? Czyje są inicjatywy? Co oni animują? Czy ludzie mogą przyjść i nie tylko zaspokoić jakieś potrzeby, ale poczuć, że mają wpływ? Czy to jest im oddane? Na jakich zasadach? Otóż
niedostrzeżenie, że nastąpił zanik przestrzeni publicznej, powoduje, że jest brak mechanizmu korekty polityki. Ja chcę wyraźnie powiedzieć, że demokracja parlamentarna to jest demokracja, w której podstawą są partie polityczne. Możemy się zżymać na partie polityczne, jakie one są. Dobrze, krytykujmy. Tylko chcę wyraźnie powiedzieć, mechanizm korekty polityki to jest mechanizm, w którym potrzebne są krytyczne, niezależne media, ale jest potrzebna przestrzeń obywatelska, w której obywatele mogą także wyrazić nie tylko swój protest, ale swoje propozycje i będą potraktowani jako partnerzy. Tak? I jeżeli tego nie ma, to zdajemy się na mechanizm korekty wyborczej. Tak? Mechanizm, który jest zawodny, to trzeba wyraźnie powiedzieć. Ja spokojnie patrzę już wystarczająco długo i będąc wewnątrz tego układu, by powiedzieć, już wszyscy wygrali wybory. W zasadzie już wszyscy wygrali wybory. Tak? I okazujemy się mistrzami w wygrywaniu wyborów. Same pasmo sukcesu wyborczych. Ale z rządzeniem jest raczej coraz gorzej niż coraz lepiej. I to jest problem. To znaczy trzeba zrozumieć również i klasa polityczna powinna zrozumieć, że bez tego elementu przestrzeni obywatelskiej i publicznej nie będzie istotnego mechanizmu korekty. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo. Proszę po kolei. Chciałem się odnieść do głównej, tej początkowej tezy o wyczerpywaniu się tego imitacyjnego modelu wzrostu i potrzeba stawiania na własne rozwiązanie. Ja sądzę, że potrzebne nam raczej strategia stania na dwóch nogach, twórczej, rozsądnej imitacji niż oczywiście tych nowych rozwiązań. A to dlatego, że jeśli mówimy o innowacji, to mówimy o wdrożeniu nowych rozwiązań, to że gospodarki dotyczy to przedsiębiorstw. Jeśli spojrzymy na sektor przedsiębiorstw, to mamy w tej chwili aktywnych około 1,8 milionów. 2/3 to są firmy, które w ogóle nie zatrudniają pracowników. Do nich ten postulat warto innowacyjnego rozwoju właśnie nie zatrudnia. Czyli mamy około kilkunastu tysięcy firm, gdzie możemy rzeczywiście poszukiwać tych nowych oryginalnych rozwiązań. Dalsze z tych 1,8 miliona kilkadziesiąt tysięcy, które może utylizować zagranicy, a reszta to są firmy, które powinny podnosić się na coraz wyższy poziom, wdrażając rozwiązania, które już są dostępne w kraju. Przykładowo, jeśli weźmiemy sobie te firmy, które w ogóle nie zatrudniają pracowników, 1,2 miliona. To teraz, gdybyśmy wprowadzili tylko taką innowację, mianowicie, że one zatrudnią, wdrożą pewne rozwiązanie, zatrudnią jednego pracownika. To gdybyśmy tylko taką pozorną innowację wdrożyli, to 10%, to by stanowiło 120 tysięcy nowych miejsc pracy. Spróbujmy znaleźć taką liczbę miejsc pracy w tym najbardziej zaawansowanym segmencie high tech. To jest bardzo wątpliwe, bo sektor high-tech generuje stosunkowo małą Panie profesorze, po pierwsze chcę powiedzieć, żeby nie było nieporozumień, my używamy określenia, ja używam określenia dyfuzja kreatywna, czyli nadal dyfuzja, ale dyfuzja, która nie polega na prostym instalowaniu, lecz na rozwijaniu tego, co kupuję. Czyli instaluję, ale dalej to rozwijam, przystosowuję. Czyli wchodzi ten element własnej kontrybucji, własnego udziału, własnej kreatywności. I w tym sensie to już przystaje do naszej rzeczywistości. Po drugie, chciałbym wyraźnie podkreślić, że innowacje technologiczne nie powiodą się, jeżeli nie będzie innowacji społecznych. Tak? I w związku z tym, jeżeli my dzisiaj zastanawiamy się, skąd mamy ten deficyt innowacji technologicznych, to nie lekceważąc materialnej strony innowacji, chcę wyraźnie powiedzieć, że zmiany muszą iść w kierunku, o których pan wspominał, czyli po prostu poszukiwaniu lepszych sposobów dostosowania do zmieniających warunków konkurencyjności. I co to znaczy te lepsze sposoby? No między innymi użycie takiej inżynierii finansowej, takiego instrumentarium finansowego, które ułatwi tworzenie startupów. Ja na przykład mówię to, co może nie jest popularne, że trzeba się liczyć z tym, iż na naszych oczach kształtuje się taki model, iż co najmniej 50% albo w pobliżu 50% absolwentów
szkół wyższych, aby móc wystartować zawodowo, będzie się musiało samo zatrudnić. A to oznacza, że sposób przygotowania ich musi być inny niż dotychczasowy. Ale zarazem jest pytanie, samo zatrudnić się, bo to jest pytanie o to, jaka jest składka ZUS-u na początku, tak? Jaki jest system podatkowy, gdzie ja muszę być ubezpieczony, gdzie nie muszę być ubezpieczony. Ale też jest pytanie o dziesiątki innych rzeczy, które są potrzebne, żebym ja mógł wystartować. Oczywiście, jeżeli pójdziemy w tym kierunku, chcę wyraźnie powiedzieć, że sytuacja będzie taka, że bardzo wiele tych przedsiębiorstw będzie upadało. W związku z tym warto dyskutować już natychmiast o tym, czy w Ministerstwie Gospodarki akurat prace trwają, tak zwanej drugiej szansie. Czyli chodzi o to, żeby nasze prawo upadłościowe dawało szansę wyjścia z rynku. W taki sposób, by nie naruszać jakiegoś ważnego interesu społecznego, ale dać szansę. A zarazem jest pytanie, co zrobić w tym mechanizmie instytucjonalnym i w poszukiwaniach naszych, aby z małych, tych mikro, jednoosobowych firm rodziły się, z mikrofirm rodziły się małe, z małych rodziły się średnie, a ze średnich rodzili się międzynarodowi, krajowi gracze. Bo tak na końcu końców to będzie istotne to, ile takich firm jak Fakro, które zaczynały od warsztatu, w Polsce się rozwinie. Jak się ich rozwinie dużo, to jesteśmy po dobrej stronie. To wygramy. W gospodarce duńskiej nie ma żadnych multinationals. To są wszystko średniej wielkości firmy, ale doskonałe w konkurencji międzynarodowej. Tak? Ja nie mówię, że my nie miejmy tych wielkich firm. Tak? Mamy KGHM i dbajmy o ten KGHM. Dbajmy, bo to jest naprawdę poważna firma i wydrenowanie tej firmy z kapitału i pozbawienie jej możliwości rozwojowych nie ma żadnego sensu. Tym bardziej, że te zasoby, którymi ta firma dysponuje, nie są błahe. To są nasze srebra rodowe, tak? I takich parę firm można w Polsce wskazać. I one powinny mieć szansę bycia wielkimi międzynarodowymi graczami, jak na przykład Lotos. Tak? I pytanie, czy one mają być prywatyzowane, jak mają być prywatyzowane, jest inną sprawą. Ważne jest, żeby był to silny polski gracz na rynku międzynarodowym, mającym wpływ na te duże rynki. Ale oprócz tego my potrzebujemy setki średnich graczy, którzy będą w swojej kategorii doskonali. I jak stworzymy poprzez właśnie te innowacje, o których ja mówię, warunki dla zdobycia takiej pozycji, również, przy czym chcę wyraźnie powiedzieć, nie tylko chodzi o to, żeby usuwać złe regulacje. To jest za mało. My nie możemy poprzestawać na filozofii pozwólmy im rosnąć. My musimy im pomóc rosnąć również wtedy, by zwalczać nieuczciwą wobec nich konkurencję. Po prostu w skuteczny sposób zwalczać nieuczciwą wobec tych firm konkurencję, jeżeli mamy z takimi zjawiskami do czynienia i nasza dyplomacja gospodarcza powinna po prostu umieć to robić. Tak jak inne dyplomacje gospodarcze to robią i nikt się nie waha prowadzić tego rodzaju rozmów. Tak? Pamiętam jakąkolwiek rozmowę międzynarodową, jakakolwiek by nie była kurtuazyjna, to nagle usłyszałem, a firma taka i taka, wy ją źle traktujecie na rynku. I nikt nie miał żadnych zahamowań, by zreferować to w rozmowie, która, powtarzam, nawet była kurtuazyjna. Co ja odpowiedziałem? Najczęściej powiem, sprawdzę, zobaczę, dam odpowiedź i tak dalej, ale generalnie rzecz biorąc chodzi o to, żeby po prostu mieć świadomość, że tak się po prostu postępuje i tak trzeba robić. Tego stanu demokracji, jaki my mamy,
jesteśmy w stanie stworzyć czy gospodarkę konkurencyjną. Był czas, kiedy pan profesor i pan premier Mazowiecki miał takie poparcie społeczne, że mógł dać poszaleć profesorowi Balcerowiczowi. Ja się zastanawiam, czy w tej chwili jakby bez takiego rządu silnej da się stworzyć taką podatką. Zwłaszcza, że ja jestem trzeci raz na spotkaniu z panem profesorem Hausnerem i zadałem sobie dzisiaj pytanie, co się zmieni od momentu, kiedy pan pierwszy raz wystąpił z tym innowacyjności. Muszę powiedzieć, że nie szukam rozwiązania w porządku autorytarnym. To znaczy chcę wyraźnie powiedzieć, że moje myślenie w sensie porządku aksjologicznego, w sensie wyboru aksjologicznego i wyboru konstytucyjnego jest wyborem demokratycznym. W związku z tym namawia pan mnie na rozważania, które odrzucam jako rozważania nieprzystające do mojego porządku myślowego. I jednocześnie uważam, że w ramach porządku demokratycznego da się rozwiązać te problemy. Mało tego, chcę wyraźnie powiedzieć, że nie wierzę w to, że porządek autorytarny pomógłby je rozwiązać. Ja, ponieważ ta skłonność do myślenia o rządach silnej ręki często wracam, no to ja wracam do sytuacji z okresu stanu wojennego i sytuacji, w którym mieliśmy pierwszego sekretarza, który był premierem, stał na czele z wszystkich służb i na czele rządu. Po 4 latach, bez jakiegoś bardzo dramatycznego oboru społecznego, żegnaliśmy niedawno prymasa, bez żadnego dramatycznego oporu społecznego, ta władza była całkowicie bezradna, bo była całkowicie osamotniona, była bezradna, była niezdolna do zrobienia czegokolwiek. I to, co jest największym zarzutem wobec tamtego okresu, to jest zmarnowane pokolenie i zmarnowane lata. Więc ja uważam, że powinienem jako człowiek, jako profesor, zrobić wszystko, by kolejny raz tego nie udowadniać, że porządek autorytarny nic nie dobrego Polsce nie przyniesie. Ja uważam, że trzeba udowodnić, że w ramach porządku konstytucyjnego i tej konstytucji, choć ja uważam, że w tej konstytucji jest duża rezerwa konstytucyjna, ja to uważam, że istnieje duża rezerwa konstytucyjna. Jakbyśmy, mówiąc inaczej, nie przez omijanie tej konstytucji czy naciąganie, ale popatrzenie, ile ona stwarza dodatkowych możliwości, że w ramach tego porządku konstytucyjnego, ja uważam, jeżeli popatrzymy o konstytucję jako ład konstytucyjny, potrafimy znaleźć wszystkie potrzebne nam rozwiązania. Tyle tylko, że one właśnie wymagają partnerstwa, dialogu, otwartości, ale przede wszystkim wymagają jednej rzeczy i moim zdaniem ta rzecz się zmieniła. One wymagają postawienia na porządku dziennym kwestii odpowiedzialności rządzących i kwestii przywództwa. Tak? Powiedziałem to w obecności pana premiera Mazowieckiego na spotkaniu u pana prezydenta i powiem to jeszcze raz. W Polsce nie ma problemu przywództwa partyjnego i kontrolowania partii politycznych i swoich posłów. Nawet jeżeli my dzisiaj na ten temat dyskutujemy. W Polsce jest deficyt przywództwa państwowego. I czy nie chodzi mi o jedną osobę, bo ktoś może odczytać to jako uwagę do pana prezydenta. Nie, ja nie adresuję tego do pana prezydenta. Zresztą pozycja prezydenta w naszym systemie konstytucyjnym jest taka, jaka jest. Ale to jest adres do wszystkich, którzy reprezentują państwo na urzędach. Tak? Do nas wszystkich. W Polsce potrzebny jest to wzięcie odpowiedzialności za to, że się kieruje instytucją państwową. Tak? I wniesienie wkładu do tego, by inne instytucje państwowe działały wspólnie i razem. A jednym z problemów, który się stale pojawia, no to jest nieprzezwyciężalna resortowość. Nieprzezwyciężalna resortowość. Przy czym chcę wyraźnie podkreślić, że źródłem tego porządku resortowego, czyli budowania administracji, która jest budowaniem od góry do dołu przez struktury samorządowe i łamanie struktur samorządowych bardzo często, jest ciągle
zorganizowanie naszego społeczeństwa w pewne korporacje zawodowe. Przy czym nie jestem przeciwnikiem korporacji zawodowych hurtem, chcę wyraźnie powiedzieć. Tak? Ale to jest, ja to nazywam układem korporacyjno-resortowym. Klasycznym przykładem jest sytuacja oświaty, związków zawodowych w oświacie i karty nauczyciela. I teraz ja uważam, naprawdę tak uważam, że gdyby dzisiaj ze strony rządu była inicjatywa całościowego rozwiązania przedstawiana na Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego wspólnie ze związkami zawodowymi, to dzisiaj ona ma szansę powodzenia. Nie chcę powiedzieć, że zawsze i wszędzie inicjatywa rozwiązania problemu spotka się z przyzwoleniem społecznym. Ale też moje doświadczenie, moje osobiste doświadczenie rządowe, nie takie długie i pewnie koszlawe, przekonuje mi, że bardzo często było łatwiej uzyskać przyzwolenie, choćby bierne, niż zgodę klasy politycznej na przeprowadzenie tego rozwiązania, bo każdy liczył, czy mu się to opłaci, czy nie. A jednym z najczęściej słyszanych przeze mnie argumentów, choć nie wywrażanych publicznie, to były argumenty, które słyszałem od moich kolegów, nie chcę powiedzieć przyjaciół, którzy dzisiaj są w Platformie Obywatelskiej, wtedy też byli i mówili mi: Jurek, to jest bardzo dobra ustawa, ale szkoda tej ustawy dla SLD. My wygramy i to przeprowadzimy. Nie możemy ciebie poprzeć. To jest bardzo dobra ustawa. Otóż nie, to jest zabójcze. Znaczy, to dla polityki jest zabójcze. Ta świadomość, tak, że nie mamy współodpowiedzialności, nawet jak jesteśmy w opozycji. Że nas to nie interesuje. My jesteśmy od podkładania nogi rządowi. Otóż rzecz polega na tym, że cała filozofia demokratycznej polityki polega na tym, że trzeba tym rządzącym przynajmniej tyle ułatwić, żeby zostawili nam, aspirującym do władzy, lepszą sytuację niż gorszą. Bo jak zostawią gorszą, to my musimy przegrać. A jak zostawią lepszą, to mamy szansę na zwycięstwo. Tak? To znaczy, że w pewnych momentach trzeba się zdecydować na to, na co zdecydowali się Niemcy i Agenda 2010, czy jak to woli. Przecież wcale nie mieli takiej złej sytuacji na rynku. Ale stać ich było na wyobraźnię. Socjaldemokraci ponieśli konsekwencje, ale to przeprowadzili. Ale to przeprowadzili. Tak? I teraz jest jasne, że historycznie rzecz biorąc poszli do przodu. W związku z tym ten mechanizm, którym tak naprawdę, jeszcze raz podkreślam, cały dyskurs polityczny sprowadza się do szukania winnych, do oskarżenia i szukania winnego, a nie rozwiązywania problemu i licytowania się o lepsze rozwiązanie, jest po prostu oczywiście czymś, co nas trzyma w miejscu. I chcę wyraźnie powiedzieć, że to nie ma nic wspólnego z mechanizmem demokratycznym. To ma problem, to jest problem kultury politycznej, ale nie mechanizmu demokratycznego. Więc niech się pan nie gniewa, ale nie szukam rozwiązania w sferze, którą pan proponuje. Odrzucam to, zasadniczo odrzucam. Dziękuję bardzo, panie rektorze. Uniwersytet Warszawski. Zgadzam się i podpisuję się pod wszystkim tym, co pan mówił na temat konieczności reformy szkolnictwa wyższego i poszedłbym nawet dalej. Mianowicie wykład wydaje mi się jest w ogóle niepotrzebny i powołam się na autorytet Leszka Kołakowskiego, który w swoim ostatnim zbiorze esejów ma taki esej o uniwersytecie. Te zajęcia, które on prowadził na Oxfordzie, polegały na tym, że w grupach mniejszych niż 20 osób ten wykładowca pełnił rolę tylko takiego moderatora. Zajęcia przygotowywali słuchacze, dwie, trzy osoby, a on tylko nadzorował dyskusję. Także tego rodzaju zmiany powinny w polskich uczelniach zachodzić. A drugą rzecz, którą chciałbym podnieść, to że coś stało się w Polsce w ostatnich latach gorzej z procesem wdrażania wynalazków. Kilkanaście lat temu pracowałem, czy uczestniczyłem w tym projekcie, którego celem było otrzymanie ludzkiej insuliny z bakterii. Ta insulina jest produkowana tu pod Warszawą w Macierzyszu przez firmę Biota. W ciągu ostatnich dwóch lat miałem na uniwersytecie dwa takie przypadki. Człowiek, który wynalazł coś w rodzaju grafenu, tlenek galu, taki do tych elektronicznych wszystkich chipów urządzenia i chciał, i założył firmę. Ich Siemens chciał od niego kupić dużą ilość tego produktu, żeby uruchomić jakąś tam linię.
potrzebne było 40 milionów złotych na jakieś wirówki do pewnego etapu produkcji. On nie był w stanie zdobyć tych 40 milionów złotych, bo wziął kredyt pod wszystkie swoje nieruchomości, już więcej nie był w stanie zdobyć i ten bardzo dobry interes z Siemensem, który miał bardzo duże szanse powodzenia, upadł. I drugi przypadek, też profesor Uniwersytetu Warszawskiego, bardzo obiecującą szczepionkę przeciwnowotworową wynalazł. Nie był w stanie zdobyć pieniędzy, tu chodziło o większe kwoty, na to, żeby przeprowadzić to przez tą fazę, doprowadzić do etapu klinicznego. Sprzedał ten patent Pfizerowi i Pfizer w tej chwili rozwija tą produkcję tej szczepionki. Wydaje mi się, że właśnie to, o czym Pan mówił, że pieniądze na tego typu wdrożenia powinny pochodzić ze źródeł prywatnych. Z państwowych one w tej chwili nie mogą pochodzić, bo na przykład Narodowe Centrum Badań i Rozwoju finansuje badania, ale jak już się zacznie produkcja, to oni twierdzą, że nie mogą nic zrobić, nawet jeżeli ten produkt jest niezwykle innowacyjny. Czy w Polsce rzeczywiście znajdą się prywatne pieniądze, żeby tego rodzaju często ryzykowne projekty finansować? Jak widać, jestem nie tak bardzo radykalny jak pan profesor Kołakowski, panie rektorze, ale staram się nie wypowiadać sądów bardzo skrajnych, po prostu dlatego, by nie zrażać, by raczej swoimi wypowiedziami zachęcać do wspólnego pomyślenia. Natomiast uważam, że sytuacja, używam ostatnio tego określenia moment strategiczny, tak jak w przypadku euro jest taki moment strategiczny, który musimy wybrać naszą drogę postępowania. Tak w przypadku tej edukacji, czy w ogóle samorządności terytorialnej, tak w przypadku szkolnictwa wyższego jest też taki moment strategiczny, w którym trzeba wyraźnie dokonać zasadniczej rewizji tej linii rozwojowej szkolnictwa wyższego, która się wyczerpała. Chcę wyraźnie powiedzieć, ta linia rozwojowa się wyczerpała. Jeżeli jest tak, że każda uczelnia dzisiaj podtrzymuje swoje gospodarowanie, swoją ekonomię, w tym moja uczelnia, doprowadzając do 40-osobowych grup na studiach zaocznych, to chcę powiedzieć, że jesteśmy na równi pochyłej. Znaczy dokładnie jest ten moment, w którym powinniśmy poszukać rozwiązania, który nie będzie nas zachęcał do tego, by ciąć koszty jakością, tylko będzie szedł w kierunku podnoszenia jakości i zmniejszania skali osób, które my chcemy objąć kształceniem, także i zwiększaniem wymogów, chcę wyraźnie powiedzieć. Być może ta sytuacja, w której mamy tak dużą populację, która kończy z dyplomem szkoły wyższej, nie jest nam potrzebna. Być może powinniśmy wyraźnie powiedzieć, że licencjat to także jest wykształcenie, że wykształcenie zawodowe to jest także wykształcenie i na przykład wrócić do dyskusji o systemie szkolenia zawodowego, który nie musi polegać wyłącznie na publicznym szkolnictwie, a powinien być kształceniem dualnym. Czyli jest wiele takich momentów, w których ja nie sądzę, że natychmiast ktoś przyjdzie i to rozwiąże. Ale brak refleksji i niepodjęcie działań będzie oznaczał, że to, co mamy, się nie utrzyma. Po prostu. To się nie utrzyma. Tak samo jak w przypadku samorządności terytorialnej, no trzeba brutalnie spojrzeć na demografię i zobaczyć, co się będzie działo z gospodarką i finansami wielu gmin i miast w nieuchronnym już procesie, bo nie ma możliwości odwrócenia tego. Więc albo na to spojrzymy i podejmiemy ten wysiłek, żeby dokonać tej rewizji i korekty, albo to zostanie tak, jak jest, czyli będziemy mieli do czynienia z dostosowaniem dysfunkcjonalnym. Tak? Bo w szkolnictwie wyższym dzisiaj następuje dostosowanie do tej sytuacji i moim zdaniem ono jest dysfunkcjonalne, antyrozwojowe, obniżające możliwości przyszłych dostosowań i obniżające jakość, więc tu jest problem. Natomiast co do tej sytuacji, o której pan rektor wspomniał, to dla mnie oczywistą jest rzeczą, że musimy znaleźć polskie rozwiązanie, które nie będzie się sprowadzało wyłącznie do kapitału prywatnego, bo w Polsce rodzinnego kapitału prywatnego w takiej skali nie ma. Czyli my musimy znaleźć rozwiązanie, kapitał publiczny, ale kapitał chcę podkreślić, i włączenie w to kapitał prywatny.
teraz swego czasu za pieniądze unijne przyjąłem z swoim zespołem młodych współpracowników zlecenie na opracowanie takiej koncepcji, takiego instytucjonalnego brokera innowacji między uczelnią a biznesem. Zresztą koncepcja była wzorowana na krajach, które szły tą drogą i budowały taki trójkąt samorząd terytorialny, dokładnie samorząd wojewódzki, uniwersytety, te najsilniejsze uczelnie i najważniejsze firmy. Koncepcja polegała na tym, żeby stworzyć najpierw za pieniądze marszałka, czyli kapitał szedłby od marszałka, spółkę kontrolowaną w całości przez marszałka i stopniowo przy zmienianej jej strukturze własnościowej wraz z tym, jak ona rozpoczynałaby swoją działalność, a działalność prowadziłaby na tej zasadzie, że byłaby brokerem takich rozwiązań. Tak? Czyli jeżeli pojawiłby się ktoś z takim oto projektem, to on oczywiście podlegałby normalnej ocenie, ale potem przekonywalibyśmy, szukali biznesu, my dajemy tyle, dajcie resztę. Dajcie resztę. My dajemy na tą pierwszą fazę, dajcie resztę. Tak? I mnie się wydaje, że takie hybrydowe rozwiązania w Polsce są po prostu konieczne, a jeżeli przepisy prawa z takich czy innych powodów uniemożliwiają takie hybrydowe rozwiązania, to je zmieńmy. To je po prostu zmieńmy, bo one nie przystają do naszej rzeczywistości. I wydaje mi się, że ta skala, o której ja mówiłem, czyli nie skala, bo oczywiście zakładam, że mogą być takie projekty, na przykład weźmy sobie ten projekt bardzo ważny dla Polski, jakim jest gaz łupkowy. Chcę wyraźnie powiedzieć, ja nie wiem, ile tego gazu jest. Przypuszczam, że nikt jeszcze w Polsce nie wie. A już na pewno nikt nie wie, czy będziemy w stanie w kategoriach ekonomicznych go eksploatować. Ale trudno nie podjąć takiego wyzwania. Trudno nie podjąć tej szansy. Tak? Trudno z tego zrezygnować. Powiedzieć, zostawmy to na kiedyś. Bo sens tego projektu nie polega na tym, że postawimy wszystko na kartę, że tu zrobimy jakiś odwiert, wydobędziemy ten gaz i rozwiążemy nasze problemy, bo to jest naiwne i romantyczne oczekiwanie. Sens polega na tym, żeby zorganizować taką strukturę, która byłaby w stanie wygenerować polską myśl naukowo-techniczną, której nie brakuje. Na AGH, na politechnikach naprawdę nie brakuje. Tylko trzeba największe, najlepsze umysły w to zaangażować, które opracowałyby nowoczesne koncepcje, które same te technologie później służyłyby rozwojowi, nawet gdyby nie doprowadziły do tego, że będziemy ekonomicznie wydobywali ten gaz. To jest tak samo jak z tym problemem gazyfikacji węgla. To nie jest utopia pod jednym warunkiem, że nie uznamy, że celem jest zgazyfikowanie węgla, tylko że potencjał ośrodków badawczo-rozwojowych na Śląsku wykorzystujemy po to, by wygenerować nowe technologie, które mogą być bardzo różne zastosowania. Czyli mamy praktyczny cel, praktyczną organizację, opartą o kapitał publiczny na początek, ale wprowadzający kapitał prywatny. Chcecie z tego skorzystać? Musicie podjąć ryzyko. Nie, to nie. I znajdą się moim zdaniem tacy. I wtedy oczywiście taki projekt, który będzie na rynku rządowym, na rynku centralnym, ale wyspecjalizowany, nie obejmujący wszystko, 2-3 takie strategiczne projekty, to jedno rozwiązanie, plus te rozwiązania, o których mówię, czyli te wojewódzkie centra technologii i rozwoju, przede wszystkim patrzące na to, jakie są zasoby w danym województwie i problemy i szukające rozwiązań technologicznych we własnym środowisku do zastosowania w firmach tego regionu, ale z myślą, że to będzie służyło właśnie budowaniu potencjału rozwoju regionu, bo to uzasadnia, dlaczego samorząd województwa się powinien tym zająć. Tak? I chcę wyraźnie powiedzieć, że to, co myśmy zrobili wtedy, to było łącznie z regulami zatrudnienia osób. To znaczy my doprowadziliśmy cały projekt w 10 tomach, za który nam nie... To nie była wielka kwota, ale przyzwoita kwota. Po prostu wszyscy wykonaliśmy swoje zadanie. Tak? Ja bardzo szanuję naszego marszałka, jest to bardzo kompetentna osoba. I pytam czasami. I on mi mówi, wszystkie inne spółki, które województwo stworzyło, natychmiast wystąpiło przeciwko twojej propozycji. Wszystkie inne wystąpiły, tak? Bo one mają swój własny kapitał, własną grę, własną domenę i nie interesuje nic innego, tak? No dobrze, no to ja się pytam, a gdzie jest to przywództwo? No, gdzie jest ta władza, która mówi powiedzieć basta, dość? Tak? No to wtedy oczywiście zaczyna się dyskusja o koalicyjnym układzie, o tym, jaki jest układ sił w województwie. No to ja już kończę rozmowę, bo to nie jest rzecz, na którą ja chciałbym prowadzić rozmowy, przy czym nikogo nie winię, tylko to jest po prostu rzeczywistość. Natomiast jeżeli to rozwiązanie było nie do przeprowadzenia, to szukajmy inne, bo na to, że ktoś inny, to co odkryliśmy my, czy odkryto na Polskim Uniwersytecie, skomercjalizuje,
No to przepraszam, a czym się różnimy od PRL-u? A czym się różnimy od PRL-u? Jak sobie przypomnimy, ilu wielkich osiągnięć, naprawdę wielkich osiągnięć technicznych Polacy mieli, tylko żeby mogli je urzeczywistnić, to musieli być Szwajcarii. Tak? No to to na składzie. To na składzie. To znaczy, jeżeli już stać jest na to, że mamy tak zdolnych ludzi, to musimy myśl tych ludzi umieć skomercjalizować sami. Tak? Jakkolwiek by to nie było trudne, i to jest centralny problem. I nie znajduje żadnego prostego rozwiązania w postaci jakiegoś rozwiązania podatkowego. To jest złożone rozwiązanie instytucjonalne, ale trzeba siąść i trzeba je zrobić. No i trzeba oczywiście być może pomyśleć nowatorsko. Myśl, do której jestem głęboko przywiązany, kapitał prywatny nam nie pomoże, bo takich zasobów rodzimego, krajowego kapitału nie ma. A jeszcze raz podkreślam, siłą naszego eksportu są spółki z kapitałem zagranicznym. Spółki z kapitałem zagranicznym nie potrzebują Polski, zasadniczo polskiej myśli naukowo-technicznej, bo mają własną. Tak? I długo jeszcze nie będą potrzebowały. W związku z tym to musi być oparte o rodzimy kapitał. Dziękuję bardzo. Pan premier Janusz Piechociński. Myślę, że w naszym życiu wszystko już było się powtarza po prostu. Ja dziękuję za możliwość uczestniczenia w tym spotkaniu. Chcę powiedzieć tak, że po pierwsze czas, po drugie bohaterowie i patrząc 20 lat temu do tyłu, to byliśmy w epoce Kuronia, Gierenka, Kurowskiego, Bugaja, Balcerowicza. W takich dyskusjach na wielkich aulach akademickich, gdzie było kilkaset osób, gdzie się coś działo. W tej chwili zeszliśmy do podziemia, co pokazuje siłę polskiej inteligencji. Dlatego ja nie tylko mogę, przypominam, że sprawą twórczą tego budowania tego nowego przywództwa jest reaktywacja, reanimacja inteligencji. Mamy coraz więcej wykształconych ludzi, ale nie mamy tej grupy, która w sposób szczególny potrafi z taką otwartością, odwagą postawić te zadania. I pytanie powiedzieć, jeśli nie my, to jeśli nie teraz, to kiedy, pytał Rakowski, z tego wybuchnęła era wilcza polskiej przedsiębiorczości w tamtych realiach. No i teraz szukamy nowych pomysłów, żeby jakaś nowa era po 20 udanych latach w sumie demokracji i rynku, po osiągnięciu strategicznych celów, którym było wejście do NATO i do Unii Europejskiej, odpowiedzieć na wyzwania, które są. A jesteśmy bardzo zmęczeni. Naszym rynkiem, naszą demokracją, naszą debatą publiczną, no bo jeśli na profesora Rosatiego, nie muszę tłumaczyć, kto to jest do Góry Kalwarii, czy w Górze Kalwarii przychodzi jeden tylko poza organizatorami, członkami miejscowej formacji obywatel, jest to radny, który chodzi na wszystkie spotkania, a na spotkanie z Antonim Macierewiczem w gminie Kowala pod Radomski 700 ludzi i temperatura i życzliwość słuchania, oklaskiwania poszczególnych kwestii jest delikatnie mówiąc zasadniczo odmienna, no to pokazuje, z jakim zjawiskiem mamy do czynienia. Ja powiem tak, że nie mamy tego potencjału demokracji, tego obywatelskiego, który mieliśmy na starcie tych procesów. On się gdzieś wyczerpał. Bo między innymi dlatego, że nie mamy czasu, albo nie chcemy mieć dla czasu wspólne. Bo pod byle jakim pretekstem i w różnych wymuszonych zjawiskach świadomie ograniczyliśmy się w postawie obywatelskiej. Bardzo trudno, gdzie się tylko mówi, albo z jakąś taką wielką niewiarą, czy posądzeniem o naiwność i romantyzm, kiedy mówię o tym, że lepsza Polska nigdy nie robiła się sama, tylko robi ją Polacy. Że to wymaga także po stronie tych, którzy słuchają, dużo większej jedności. Więc ja zapraszam na to spotkanie, gdzie będę pokazywał naszą strategię innowacyjności. To nie jest mój dokument. Dzisiaj rząd przyjął dwie ważne strategie. Ta związana z państwem do 2020 i ta związana ze strategią 2030. Ale uwaga, tego typu dokumentów mieliśmy już bardzo wiele. Czyli za tym idzie determinacja. Uwaga, po raz kolejny, także na tej sali, jestem zdumiony, wraca przekonanie, że w demokracji, w społeczeństwie obywatelskim nie udaje się uzyskać celów, które sobie stawiamy strategicznie. Tylko trzeba sięgać do silnej władzy. Otóż w erze po akta, po uboju rytualnym i GMO, a dzisiaj dyskusji o tym, czy ktoś może być wicemarszałkiem i kogoś może zastąpić, uważam, że dyktatura może być tylko dyktaturą kłopotu albo radykalizmu. W związku z tym trzeba odbudować środek. No ludzi, którzy są w stanie wyciągnąć do siebie rękę, bez względu na to, skąd przychodzili, są mierzyć te swoje pomysły, działania, chęć wspólnotowego działania właśnie poprzez wygenerowanie celu wspólnego. Przychodzi nam z wielkim trudem, właściwie w każdej przestrzeni, zdiagnozować, uzgodnić, a później zrealizować solidarnie to, co nazywamy celem wspólnym. I to widzimy. Podzielam pogląd. Polska w dalszym ciągu jest branżowa, chociaż świat wokół nas już dawno przestał być branżowa, już na pewno po wejściu do Unii Europejskiej mamy zupełnie nowe zjawiska.
i coraz mniej także polityka może nad nimi panować. Polityka musi je regulować, a to jest dużo trudniejsze, bo po stronie regulowanej i biorących udział w regulacji musi być wysoka kompetencja, wielkie zaufanie, umiejętność współpracy i funkcjonowania. No jeżeli ostatnie badania pokazują, że na 10 Polaków, w 9 grup nie ufa, no to nie oszukujmy się, że ta etyka w biznesie może być tylko wykładem albo przy okazji wręczania stosownych statuetek, a później czytamy o czymś innym w praktyce. Więc to pokazuje, że jest no, dramatycznie ważna praca, bo ten czas zaczął uciekać i w tej globalnej, czy już tylko europejskiej przestrzeni ci słabo zorganizowani, ci bez zbiorowego przywództwa, ci, którzy pozwalają na to, żeby często w czystej polityce była kreacja przywództwa jednoosobowego, bo to ma być odpowiedź na skuteczność w polityce. Jak będziemy mieli wodza, będziemy karni, a to będą te stołki, te raże, będą te słupki wysokie. Nie daj Bóg, gdybyśmy doprowadzili w naszej przestrzeni tych oddziałów politycznych, społecznych, żebyśmy zaczęli dyskutować, bo to jest przyznanie się do słabości tego wodza, czy tej zbiorowej grupy liderów, co pokazuje na odwrócenie roli i istoty demokracji. To jest wyjątkowo niebezpieczne. Ja tak jak profesor Hausen jestem bardzo mocno przywiązany do demokracji i twierdzę, że po ojcobójstwie dzieci nie mogą wrócić w kalosze ojca, bo popełniają ten błąd i ten sam los ich jeszcze szybciej czeka. Więc myślę, że warto jest odbudować właśnie tą grupę społeczną, tych ludzi, te środowiska, które mają z odwagą postawić przed nami wszystkimi wymiar decyzji o charakterze mniejszego zła. Bo podzielam ten pogląd, jeśli ktoś chce zobaczyć, na czym to polega w praktyce, wystarczy, że pójdzie do Stoczni Szczecińskiej na przykład. I odpowiedź sobie na pytanie, czy ważne jest, kto zawinił, że to, co żyło, już nie żyje, umarło i do starej potencji w żaden sposób już nie wróci, a gorsze, na tych ruinach niewiele się daje przeciwko sobie zbudować. Więc to wymaga, myślę, że także w debacie publicznej takiego bardzo mocnego i ożywieńczego wołania o zupełnie nowy moment. Ale to także wymaga przyzwyczajania, szczególnie młodego pokolenia, do brania po nas obowiązków czegoś nowego. Bo być może my starsi w tym świecie trochę lepszej koniunktury i lepszego majątku prywatnego, bo tu nam się wiele więcej udało niż w sektorze publicznym ponad sporem. Z łatwością przypisujemy sukcesy sobie, własnej rodzinie czy najwyższym otoczeniu, a wszystko co złe przypisujemy temu państwu rozumianemu tak właśnie jak się to państwo rozumie. I wołanie aktywne państwo dochodzi tylko od tych, którzy coś tracą albo mogą stracić. Silni, zdecydowani na swój sposób szczęśliwi żądają małego państwa. Nieaktywnego państwa, bo czują, że aktywne państwo mogłoby im ich pozycji zagrażać. Tylko ci, którzy tracą, ci, których pozycja, miejsce pracy jest zagrożone, idą w tą stronę. No i zwracam uwagę na koniec. Jestem po wielkich rajdach po Polsce, bo chciałbym być wicepremierem ministra gospodarki, który nie tylko spotyka się z ambasadorami i przedsiębiorcami, ale przede wszystkim z ludźmi. Mówi także, że po stronie obywateli, w tym związkowcach i różnych grup społecznych i samorządów stoją przed nimi określone wyzwania i obowiązki. No to mamy w tej chwili, jak dobrze pamiętam, na koniec grudnia 779 przedsiębiorstw zatrudniających 1000 osób. Więc gdzie są te rekiny, skoro mówimy o tych metropoliach w naszej przedsiębiorczości, które pociągną tą resztę? No, profesor Poszański mówi słusznie, że biznes światowy wraca do garażu. No to gdzie są te mechanizmy, o których tu mówimy, żeby ten raz na 100 w tym garażu jabłuszko polskie wyrosło? A zwracam także uwagę, byłem ostatnio wczoraj w Tomaszowie Mazowieckim i na tym zakończę. Tam upadł na początku lat 90. zakład włókienniczy, 10 tysięcy miejsc pracy. W to miejsce wchodzą zakłady najwyższych, największy ma 700, drugi ma 340, jest czołowym producentem światowym, jeśli chodzi o pewną specyfikę szkła. A mieszkańcy w żaden sposób sobie nie dadzą się do tego przekonać, że inwestycja za 180 milionów złotych może dać tylko 37 miejsc pracy. Bo produkcja jest w pełni zautomatyzowana. I oczekują tych inwestycji takich inwestorów, że dadzą co najmniej 1000 czy 500, ale przeważą rolę tego, który daje. Więc ten próg wchodzenia nowego biznesu, nieważne czy z kapitałem krajowym, czy
z kapitałem międzynarodowym, także na nasz rynek, jeśli chodzi o wyzwanie i potrzeby inwestycyjne, dramatycznie się podniósł. Wczoraj byłem w Hucie Szkła, której widziałem na zmianie 17 fizycznie pracowników na długości linii 800 metrów. W dziale promocji pracuje 16 osób. To też wymaga jakby nowego skorygowania tego naszego myślenia o przedsiębiorczości, o nowych rynkach zbytu, ale dziękując za możliwość zapoznawania się z tymi raportami, no, sygnalizuje właśnie podtrzymywanie tej dyskusji. Stąd ta oferta debat o polskim biznesie rozumiany bardzo szeroko u mnie w budynku pod Topułą na placu Trzech Krzyży. Najbliższe spotkania będą poświęcone innowacyjności i deregulacji w gospodarce i Państwa zapraszam. Dziękuję bardzo. Mogę już skomentować? Oczywiście. To nie jest polemika, to jest komentarz w trzech punktach. Pierwsza to, aby w ogóle nie było jakiegokolwiek nieporozumienia co do znaczenia słowa przywództwo. Ja nie mówię o wodzostwie, tylko mówię o przywództwie, czyli o liderowaniu. I oczywiście nie chcę w tym momencie bawić się w definicję, natomiast chcę wyraźnie powiedzieć, że nie mówimy o epoce przemysłowej, nie mówimy o zachowaniach, które są oparte o hierarchię i rozkazodawstwo, a mówimy o procesach rozwojowych, które zaczynają się od uświadamiania sobie natury tych procesów poprzez formułowanie propozycji i zdolności do bycia partnerem dialogu i mobilizowania zasobów do rozwiązywania tych problemów. Na tym to polega i to samo będzie na poziomie uniwersytetu, to samo będzie na poziomie organizacji, to samo będzie na poziomie państwa. Więc oczywiście nie rzeczą, że nie wzywam do tego, by budować jakby model wodzowski, natomiast model nowoczesnego przywództwa. Druga sprawa, o której, która, jak powtarzam, komentarz, nie polemika. Ja bym nie chciał przyjąć takiego pojęcia, że jesteśmy zmęczeni. Być może mówię w swoim imieniu, ale też mówię jako osoba, która z innymi się kontaktuje. Ja mam wrażenie, że my jesteśmy zniecierpliwieni. My jesteśmy zniecierpliwieni, my jesteśmy może nawet czasami zniesmaczeni. My w pewnym sensie jesteśmy w takim stanie, że oczekujemy, że coś poważnego się zacznie dziać. To znaczy to, co pan premier powiedział, czas ucieka. Tak? Czas ucieka. Coraz więcej osób sobie zdaje sprawę, że ten czas pracuje na naszą niekorzyść. Tak? Ogólnie rzecz biorąc na naszą niekorzyść, że ucieka. I w związku z tym ja mam wrażenie, że jest taki psychologiczny moment, kiedy ludzie wyczekują, mówiąc wprost, nie kogoś, kto przyjdzie i powie, jest źle, ale to tamci zrobili, a my świetnie wiemy, jak sobie poradzić, byleście byli spokojni, to my to załatwimy. Ale przychodzi taki moment, kiedy ludzie oczekują kogoś, kto powie, posiadamy takie i takie zasoby, posiadamy takie i takie zdolności. Ja uważam, że potrafimy sobie z tym poradzić. Proponuję, żebyśmy podjęli takie i takie działania. Znaczy, wydaje mi się, że jest taki moment, gdzie ludzie potrzebują pewnej otwartości, ale propozycji, która nie będzie żadnym balonem próbnym, nie będzie testowaniem, nie będzie jakimś zabiegiem marketingowym. Mówiąc wprost, to mówię do pana, panie premierze, ludzie potrzebują od pana pozytywnej energii. Nie tłumaczenia, tylko pozytywnej energii. Tak, proponujemy to, to i to. I trzecia rzecz to, tutaj patrzę na obecnych działaczy samorządowych, zawsze mówiłem o tym, że zdarza się czasami tak, że nie ma tej inicjatywy, która idzie od góry. Tak? No, nie ma tego, mówiąc wprost, realnie nie ma tego przywództwa. Tak? No, zdarzają się takie chwile. No. To od razu chcę powiedzieć, w tym momencie odpowiedzialność spada w dużo większym stopniu nie na obywateli in gremio, ale na zorganizowane grupy i tu to słowo inteligencja jest na miejscu, czyli zorganizowane grupy społeczne, które mają także odpowiedzialność. Tak? Przedsiębiorstwo wiąże się z własnością. Własność to nie jest tylko prawo, własność to jest także zobowiązanie. Uniwersytet to jest także zobowiązanie. To nie jest tylko przywilej korporacyjny, to jest zobowiązanie. Otóż ja uważam, że jeżeli jest tak, że nie ma tej propozycji,
albo propozycja ogranicza się do przedstawienia pewnej ogólnej wizji i nie ma sprawstwa tego, pociągnięcia tego dalej, to rozwiązanie musi polegać na tym, że ta propozycja rozwiązania idzie od dołu. Idzie od dołu. I mówię wtedy, nie można czegoś pobić niczym. Trzeba mieć własną propozycję. Jeżeli w związku z tym nie ma propozycji rozwiązania sytuacji w oświacie i zostawiamy jak jest, no to mamy trzy różne sposoby. Jeden sposób jest jak jest i zawala się nam, finanse gminy się zawalają. Drugi sposób to likwidujemy na po porządku szkoły. Jak się uda, to zlikwidujemy, jak nie zlikwidujemy. Tylko chcę od razu powiedzieć, że bardzo często likwidujemy ostatnie ośrodki kultury i kreatywności na wsi, tak? Jak zlikwidujemy szkoły. I jeszcze jest trzeci sposób, a mianowicie, że ominiemy kartę nauczyciela, robiąc takie rodzaju przekształcenia, którym po prostu wymusimy i tak dalej. Tylko chcę powiedzieć, że to nie jest żadne rozwiązanie. To jest dysfunkcjonalna adaptacja. Pokazuje, każde z tych trzech sytuacji, która jest praktykowana, jest zła, nie prowadzi do dobrego efektu. W związku z tym, jeżeli nie ma propozycji od góry, to ja uważam, że środowiska samorządowe, na nich ciąży odpowiedzialność, powinny wyjść nie z apelem, protestem, żądaniem czy oczekiwaniem, tylko z propozycją rozwiązań. No przepraszam bardzo, ale to nie jest tak, że jednostki samorządu terytorialnego i związki nie mają ekspertyzy, nie mają zasobów, nie mają legitymacji społecznej. To nie jest tak. No to zróbmy to na tej zasadzie, że przedstawimy propozycję rozwiązania. Przynajmniej kilku problemów. Natomiast wtedy jest inna rozmowa, chcę wyraźnie powiedzieć, bo wtedy rozmowa z przedstawicielami rządu jest taka. Zgadzamy się, że jest problem? Jeżeli się zgadzamy, to my proponujemy takie rozwiązanie. Jeżeli uważacie, że to nie jest dobre rozwiązanie, zaproponujcie inne lepsze. Zaczyna się zmiana. Tak? I w pewnym momencie to, co ja uważam, dokumenty, które powstają, cały ten system nowych dokumentów, jak zaczął powstawać, począwszy od tego raportu Polska 2030, cały czas rozmawiałem z Michałem Boni, pytałem: Michał, tylko co się ma stać potem, jak już ten dokument zostanie przyjęty? Co się ma stać potem, tak? I w pewnym momencie powiedziałem: Michał, ja się z tobą przyjaźnię, ale ja ci to chcę uczciwie powiedzieć. To ja mówię jak minister, a ty mówisz jak profesor. Tak? Odwróćmy sytuację. Tak? Diagnoz jest dość. Propozycji ogólnych jest dość. Dzisiaj potrzebne są propozycje rozwiązania konkretnego. I chcę wyraźnie powiedzieć, wola wprowadzenia tego rozwiązania, odwaga wprowadzenia tego rozwiązania. Przy czym, jeżeli uda się takie rozwiązanie uzgodnić, to lepiej. To znaczy, że ono będzie trwałe i będzie miało zdolność adaptacyjną. A jeżeli nie da się go uzgodnić, bo czasami nie da się uzgodnić, to wtedy trzeba mieć taką odwagę, jaką miał pan premier Mazowiecki. Tak? Wtedy trzeba odwagę z poczucia wynikającego tego, to jest nasze państwo i nierozwiązanie tego problemu zemści się na wszystkich. Poniesie się porażkę polityczną? No tak, pan premier poniósł przecież osobistą porażkę polityczną. Tak? Balcerowicz nie jedną. Jerzy Buzek też podniósł poważną porażkę polityczną. No ale popatrzmy trochę z dystansu czasu. Popatrzmy z dystansu czasu. I nagle się okazuje, że nawet w tym ludzkim wymiarze to wygląda inaczej. To wygląda po prostu inaczej. Ten bilans wygląda inaczej. Ci, którzy wypełniają role publiczne, polityczne i nie mają odwagi stawiania, proponowania rozwiązań najważniejszych problemów, na pewno źle się zapisują, co najważniejsze, podważają sens uprawiania demokratycznej polityki. I w związku z tym, jeżeli otwartość, przedstawianie propozycji nie spotyka się z taką reakcją, w sensie kierunkowych propozycji, to trzeba kłaść na stole projekty ustaw. Chcę wyraźnie powiedzieć, a jaki to problem? Czy to brakuje w Polsce dobrych legislatorów? Brakuje kompetentnych ludzi, żeby siąść i przygotować łącznie z uzasadnieniem i z analizą? Na pewno nie brakuje, zapewniam. I bardzo wielu ludzi zrobi to uczciwie i wolontariacko, dlatego że będzie chciało po prostu zmienić sytuację, bo będzie się poczuwało do współodpowiedzialności. W związku z tym mam wrażenie, że
Dzisiaj jest taki moment, kiedy od zniecierpliwienia trzeba przejść do działania, do takiego wyzwalania pozytywnej energii, że my podołamy, że potrafimy. Że oczywiście to jest tak, jak kiedyś było. No przecież te zadania, które stały w 89 roku na Boga, były trudniejsze, no żeby było jasne. No były trudniejsze. W sensie historycznym były trudniejsze i zostały rozwiązane. To teraz trzeba jasno powiedzieć, że mamy do czynienia z inną fazą i innymi problemami, ale jest nam łatwiej, bo mamy o wiele większe zasoby i trzeba po prostu wziąć pyka za rogi. No. Panie profesorze, pan jest profesorem ekonomii politycznej, to jedna z obok ekonometrii podstaw nauk ekonomicznych. A jak w kontekście innowacyjności jest stan nauki ekonomii politycznej w Polsce? Czy przemyślenie właśnie takim strategicznym, czyli na ile ta innowacyjność jest rzeczywiście oryginalna i odnosi się do polskich warunków, ale na tyle też istotna intelektualnie, że jest atrakcyjna nie tylko dla polskich ekonomistów, czy polityków, czy publicystów, ale jest atrakcyjna na rynku nauki ekonomii politycznej, także poza Polską. I jakie są warunki progowe, jeżeli tak jeszcze nie jest, aby tak było? Czy wśród tych, którzy zastąpią nas, czy tych 20-paroletnich, 30-letnich najlepszych doktorów, czy pan widzi w ekonomii politycznej takich, którzy będą w stanie rzeczywiście bardzo dobrze konkurować i proponować oryginalne, innowacyjne propozycje, które będą, jeżeli się znajdą oczywiście warunki, czyli właśnie przywódcy, dobre prawo, głodni sukcesu przedsiębiorcy, zaistnieć i sprzedać sukcesem produkt w Polsce, a nie gdzieś za granicą. Panie profesorze, jak rozumiem, na zakończenie podjął pan bardzo osobisty wątek, w związku z tym powiem szczerze. Profesorowie ekonomii mają się dobrze, uczelnie ekonomicznie średnio, a ekonomia źle. Tak to wygląda w mojej ocenie. W dodatku użyło pan określenia ekonomia polityczna, która została kiedyś utożsamiona z marksizmem, bo była przedmiotem ideologicznym. W związku z tym nikt o sobie, może z małymi wyjątkami, nie wiem, może Jerzy Osiatyński powie, że uprawia ekonomię polityczną i ja też się nie waham powiedzieć, tak, ja się nie waham powiedzieć, że zajmuję się ekonomią polityczną, czyli ogólnie stykiem gospodarki i polityki. Tak? Stykiem gospodarki i polityki. Z panem profesorem Biernatem w latach 80. przygotowywaliśmy całą masę raportów, które pokazywały, czym się skończy gospodarka PRL-u. Więc ja powiedziałbym tak. Jeżeli ktoś nie chce ekonomia polityczna, niech nie używa określenia ekonomia instytucjonalna i chcę wyraźnie powiedzieć, że w ekonomii są, tak jak w prawie, są różne dyscypliny. Tak jak potrzebna jest ekonometria, potrzebna jest statystyka, tak jak potrzebna jest mikroekonomia, tak potrzebne jest zarządzanie, potrzebna jest ekonomia instytucjonalna. To jest ekonomia, która pokazuje podstawy materialne przekształceń w gospodarce. Tak samo jak dzisiaj prawnicy mają ekonomiczną teorię prawa, to jest jakby stykowe, są to stykowe dyscypliny. Czy taka wiedza jest w Polsce potrzebna? Jest absolutnie potrzebna, tylko ja już dzisiaj zamiast dyskutować w takiej makroskali, bardziej praktycznie ukształtowałem u siebie na uczelni studia w zakresie zarządzania publicznego. Tak? I to, co jest dzisiaj fundamentalnie ważne, uważam, i co ja, czym ja się osobiście bardziej w tym momencie zajmuję, to zajmuję się kształtowaniem wiedzy i wiedzy zarówno teoretycznej, jak i wiedzy empirycznej w zakresie zarządzania publicznego, czyli tego, jak powinno działać państwo w odniesieniu do gospodarki. I uważam, że ta dziedzina, zarządzanie publiczne, często w krajach wyżej od nas rozwiniętych nazywana politykami publicznymi, no, czego elementem była kiedyś tworzona przez panią profesor Krajowa Szkoła Administracji Publicznej, to jest dyscyplina, która się w Polsce rozwija i rozwija się dosyć pobocznie, ponieważ wszyscy, którzy porzucili w poprzednim okresie zajmowanie się gospodarką socjalistyczną, rzucili się na zajmowanie się gospodarką rynkową. Niewiele ludzi chce zajmować się ekonomią od tej strony. Więc uważam, że dzisiaj rozwijanie nowoczesnego zarządzania publicznego, czyli pokazywania, w jaki sposób realizować projekty, w jaki sposób na przykład reformować szkolnictwo,
wyższe i analizować doświadczenia negatywne i pozytywne, zarazem szukając naszych własnych rozwiązań, że to jest w Polsce niezwykle potrzebne. Potrzebne wtedy, gdy dyskutujemy o opiece zdrowotnej, potrzebne wtedy, gdy dyskutujemy o metropoliach jako problemie do rozwiązania, potrzebne wtedy, kiedy dyskutujemy, w jaki sposób rozwiązać problem, o którym pan rektor mówił, tak? Co zrobić, że mamy rzeczywiście odkrycie, które powstaje na polskiej uczelni za sprawą polskich uczonych i nie jesteśmy w stanie je skomercjalizować i co w tej sprawie może zrobić właśnie administracja publiczna przez nowocześnie pomyślane zarządzanie publiczne i ta dziedzina się rozwija w Polsce moim zdaniem zbyt słabo, ale się rozwija i mam wrażenie, że dzisiaj tu też mały komentarz do tego, o czym powiedział pan premier Piechociński, że o aktywnym państwie mówią najsłabsi, a ci najsilniejsi państwa nie potrzebują, bo sami sobie radzą. Ja mówię, być może tak było. Tak zwana klasa średnia uważała, że nie ma się co zajmować polityką, byle polityka nie przeszkadzała. Dzisiaj to nastawienie się zmienia i wszyscy doskonale zaczynamy zdawać sobie sprawę z tego, że nie będziemy mieli efektywnego rynku, jeżeli nie będziemy mieli sprawnego państwa. I nie będziemy mieli sprawnego państwa, jeżeli nie będziemy mieli przestrzeni publicznej, w którym pojawia się elementarne zaufanie i aktywność obywatelska. I te trzy rzeczy muszą ze sobą być współgrać. I nie mówię, że trzeba te rzeczy wszystko kształtować od góry, tak? Ale między innymi rozmowa o uniwersytecie, tak? To jest rozmowa, co może zrobić uniwersytet, by te trzy elementy działały, gdzie i elementy komercjalizacji badań, i elementy kształtowania inteligencji kapitału ludzkiego i elementy formacji w sensie kulturowym są ważne dla nowoczesnego uniwersytetu. I chcę wyraźnie powiedzieć, zamiast mieć pretensje, panie rektorze, do takiego czy innego ministra, co nie znaczy, że nie należy mieć pretensje. Ważniejsze jest dla mnie, żeby na naszej uczelni, na każdej uczelni, każdej Radzie Wydziału zaczęła się dyskusja o tym, czy my chcemy mieć standardy uniwersytetu, czy standardy prywatnej szkoły zawodowej. Znaczna część naszych kolegów uniwersyteckich z powodu własnego interesu przyjęła, że właściwym punktem odniesienia są standardy prywatnej szkoły zawodowej i oczywiście uważają, że to należy powszechnie wprowadzić i że to wystarczy. Ja uważam, że trzeba się temu kategorycznie przeciwstawić i powiedzieć, że musimy mieć standardy uniwersytetu, sięgając przy tym w budowaniu kultury naszego uniwersytetu do naszej tradycji, która nie jest tradycją anglosaską i nie da się, moim zdaniem, przenieść wprost hurtem tradycji anglosaskiej, co nie znaczy, że każde rozwiązanie anglosaskie jest złe. Tylko trzeba bazować na tym modelu uniwersytetu, który tu w Europie Środkowej się rozwinął i tylko przystosować go do współczesności. Tak? Między innymi przez to, że tu się zgadzam, zrezygnujmy z wykładu jako podstawy. Wykład niech będzie na inaugurację roku akademickiego. Natomiast zacznijmy prowadzić zajęcia, którym studenci traktowani są jako nasi partnerzy, a nie nasi uczniowie. Dziękuję bardzo jeszcze. Dobrze, że pan prezes Rzepliński no, użył tego zwrotu, rzadko teraz rzeczywiście stosowanego, ekonomia polityczna i dobrze, że pan profesor się od tego nie odciął. To na pewno nie można wiązać z ekonomią polityczną socjalizmu. Mała taka moje osobiste wspomnienie. Pamiętam, jak w połowie lat 80. byłem na stypendium w Oksfordzie i w moim kolegium był profesor ekonomii politycznej, późniejszy noblista Amartya Sen. Czyli to na pewno nie jest jakieś takie pojęcie, od którego należy uciekać. Ale to tylko taka dygresja. Panie profesorze, dziękuję serdecznie jeszcze raz w imieniu wszystkich zebranych. Było to bardzo, bardzo ciekawe.